Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa, jestem astrologiem, ale nie jestem dla Państwa sama. Jest dzisiaj z nami również Lilia. Witam Cię, Lilio. Witam serdecznie Ciebie i witam serdecznie wszystkich Państwa. I zapraszamy do wspólnej, można by powiedzieć, zabawy, bo informacje, które będziemy dawać, to nie tylko trzeba na poważnie przyjmować, ale też trzeba przyjąć to z uśmiechem i z uśmiechem na sercu. Tak jest. My czekamy na Państwa telefony. Numer, myślę, doskonale Państwo znacie. 708-588-444. To jest numer telefonu prowadzący tutaj do nas, bezpośrednio do studia, więc jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z porady Tarota Lilii czy z konsultacji astrologicznej u mnie, to serdecznie, z całego serca Państwa zapraszamy. Natomiast przypominamy o naszych doradcach zalogowanych w domach. Widzicie Państwo ich wizytówki po lewej stronie ekranu. Więc jeżeli chcielibyście skorzystać z porady wyroczni runicznej, to dzwońcie teraz do runistki Beaty, która jest zalogowana i czeka na Państwa telefony. Czeka na Państwa również nasza piękna wróżka na net. Czeka również Makia. Natomiast jeżeli nie wiecie Państwo, z którym z naszych doradców chcielibyście porozmawiać, bo może jesteście nowymi widzami i nie znacie jeszcze naszych doradców, to możecie zadzwonić pod numer telefonu, który właśnie teraz wyświetla się na dole ekranu, czyli 708-788-660. To jest numer prowadzący poza wizję. Wówczas system telefoniczny połączy Państwa z pierwszym losowo wybranym doradcą i z nim będziecie mogli rozmawiać tak długo, jak chcecie i poruszyć najróżniejsze problemy, najróżniejsze sprawy, bo oczywiście wiemy, że może na wizji nie chcecie o wszystkim rozmawiać, prawda, Lilio? Zatrzymać dla siebie tylko informacje. No właśnie, drodzy Państwo, my oczywiście czekamy na Państwa telefony, ale zanim tutaj pierwszy widz trafi do nas, do studia, to mamy kilka SMS-ów, na które odpowiemy. I pierwszy SMS jest od pani Eli, urodzonej 11 kwietnia 1959 roku. I pani Ela pisze, czy obecna praca pozwoli mi pospłacać długi, czy muszę szukać innego źródła dochodu? Takie właśnie mamy pytanie. Ja może zrobię horoskop dla pani Elżbiety. Pani Elżbieta właściwie, mam nadzieję, że nie obrazi się, że tak powiedziałam, pani Ela. Ja zrobię dla pani Elżbiety horoskop i zobaczę, co tutaj planety mówią właśnie o tych długach. Czy to się w najbliższym czasie poprawi? Czy obecna praca pozwoli, żeby spłacić długi, czy muszę szukać innego źródła dochodu? Spłacone, dokładnie tak, już. Pani Elżbieto, zaglądamy w tarot, zobaczymy, co nam tarot z przestrzeni, jaką nam informację poda. No tak, te pieniądze, ale wie pani co, tutaj trzeba się też jakby, to jest połączona, te długi, pieniądze, które są przy pani, one połączone są też i z podziałem, więc może pani troszeczkę ma taki jakby problem z nastawieniem, nie chce pani się dzielić, a jeżeli się nie chcemy dzielić, to i wiadomo, że te pieniądze będą od nas uciekać, więc proszę spojrzeć na problem w kontekście podziału. Chytry podwójnie traci, jest nawet takie powiedzenie. Więc proszę panoramicznie bardziej spojrzeć na sytuację, która jest połączona z tymi długami. Będzie kobieta, która pomoże pani w tym spłacaniu tych długów. No, nie dojdzie rzeczywiście do jakiejś takiej trudnej sytuacji, żeby miała pani to prawnie aż się z tym borykać. Gdzieś za 3 miesiące będzie pani miała już początek takiego dobrego zaangażowania w spłatę tych pieniędzy. Więc do 3 miesięcy będzie musiała pani też poprosić kogoś, kogo pani, kto jest autorytetem, ale pani go nie uznaje jako autorytet. Więc proszę wziąć pod uwagę osobę, która
mogła Pani by pomóc, a Pani, być może to może być Pani podejście do sprawy, że wolę mieć ten dług, wolę dłużej go spłacać, a nie będę prosić, więc pokora, jak przysłowie mówi, pokorne ciele dwie matki się, więc jeżeli pokory trochę Pani będzie miała do osoby, której Pani nie uznaje jak autorytet, no to będzie Pani z opóźnieniem te pieniądze miała na spłacanie tego długu. Za 3 miesiące będzie miała Pani sytuację wyjaśnioną i dług będzie początek do spłaty tego długu. Pani tak za te 3 miesiące też stanie się Pani jakby bardziej zrozumiała dla spraw, które są połączone z materią. Tak jak do tej pory Pani miała jakieś takie opory, bo ja taka Zosia Samosia jestem, nie umiała, nie chciała Pani prosić czy współpracować z innymi osobami, z drugimi osobami, czy to z rodziną, czy z bliskimi osobami, czy z osobami, które są połączone z tym Pani długiem. Dojdzie Pani do wniosku, że rzeczywiście warto współpracować, warto być na tak z osobami, które jednak mogą nam pomóc. Także tyle na SMS odpowiedzi. Tak, mamy tutaj teraz telefon. Ja jeszcze tutaj do horoskopu Pani Eli wrócę za chwilkę, ale teraz witamy pierwszego telewidza. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Dzień dobry, witam. Chciałem się dowiedzieć, co Państwo sądzicie o karmie osobistej. A możemy prosić datę urodzenia oraz imię? Nie, ale ogólnie, temat karma, ogólnie. Tylko żebyśmy mówiły o karmie jako o karmie, a nie może... Halo? Ale myślę, że to pani jest może... Się pani tak, się rozłączyła. No kilka zdań można powiedzieć tak, na ten temat. To jest temat ciekawy. No to z tym SMS-em troszeczkę zaczekasz, ja kilka zdań powiem. Oczywiście. Dobrze? Karma osobista. No, każdy ma karmę, prawo przyczyny i skutku działa i karma osobista dla każdego jest sama przez się już wiadomo, że ona jest osobista, bo ja mam swoją karmę, koleżanka ma swoją karmę, pani, która dzwoniła do nas, ma swoją karmę. Na karmę wpływa bardzo wiele zachowań, nasze zachowanie w ogóle, które my jako istoty ludzkie, nasze postępowanie, co myślimy, nasze zależności, w jaki sposób my działamy do świata, do życia, nie tylko do istot ludzkich, ale i zwierzęcych, do naszego nastawienia. Więc prawo karmy jest to prawo przyczyny i skutku. Ponosimy konsekwencje naszych podejmowanych decyzji. Nawet nie tylko decyzji, ale nawet myśli, bo myśli też mają wpływ na to, jak później karmicznie będziemy w następnym wcieleniu, w drugim, w trzecim, w dziesiątym, bo ja wcale nie mówię, że to trzeba koniecznie w następnym wcieleniu zbierać tę przyczynę naszego zachowania z poprzedniego wcielenia. Ona może być połączona za 2 wcielenia, za 3, za 1000 wcielenie, bo to są nie tylko takie jednostkowe wcielenia, ale to jest wielokrotność tych wcieleń z zerami włącznie. Więc proszę wziąć pod uwagę, że co dajemy, zbieramy podwojone i to nie tylko odnosi się do naszego dzisiejszego w materii tutaj życia, ale właśnie do przyszłego. I tak jak na przykład widzimy osoby, które są radosne, szczęśliwe, mają na wszystko i dobrze im się wiedzie, a niewiele robią, no to są te osoby, które właśnie w poprzednim wcieleniu, w poprzednie zachowania, poprzednia mentalność, poprzednia wiedza była tak dobra i tak pozytywna, że właśnie zbierają nagrodę za te swoje pozytywne działania, za te swoje pozytywne myśli, za te swoje pozytywne działania też charytatywne, bo to na przykład charytatywność, dawanie jałmużny, to takie słowo jest jałmużna, datki, to też bardzo dużo wpływa na karmiczne nasze obciążenie in plus. Tak więc im jesteśmy lepsi, tym bardziej to dla nas korzystnie wpływa. Ale czasami też i karmiczne
to wraca dla nas w tym samym życiu. Dzisiaj jesteśmy dla kogoś dobrzy i może to akurat też zadziałać, że za tydzień, za miesiąc czy za 10 lat też to prawo przyczyny i skutku zakręci się tak szybko, że w tym samym wcieleniu zbierzemy profity z tych naszych działań, myśli, zachowań. Więc proszę po prostu tylko być im plus do życia, do nastawienia, do wszystkiego. Nie rób nikomu tego, co tobie niemiłe. Ja myślę, że przysłowia mądrością narodów są i one nie są wyssane od tak sobie z palca, tylko jest obserwacja wielu, wielu lat, setek lat i zawierają w sobie rzeczywiście mądrość. Także powtarzam, nie rób nikomu tego, co tobie niemiłe i będzie życie nasze o wiele przyjemniejsze dla każdego z nas. Bo gdyby tak każdy w autobusie, w tramwaju, zamiast patrzeć na siebie bokiem, a uśmiechnął się w zamian za to, to czy nie przyjemniej by jechało się do pracy, mimo że jest tłok w autobusie? Prawda? No, oczywiście, że tak. Właśnie bardzo ważną rzecz, Lilio, powiedziałaś, mianowicie to, żeby dobrze myśleć, że to nie tylko nasze czyny mają wpływ na naszą karmę, ale również nasze myśli. Bo tutaj według astrologii jest taka metoda, to się nazywa, można zrobić taki horoskop relacyjny. I jak to w praktyce wygląda? Przypuśćmy, mamy osobę 20-letnią w dniu dzisiejszym. Ta osoba, powiedzmy, ma 20 lat. I teraz trzeba tak jakby uśrednić dzień dzisiejszy, a jej datę urodzenia. I wówczas wypadnie nam jakiś dzień około jej 10 roku życia. I to jest ciekawa taka teoria, ponieważ to, co się wydarzyło w tym 10 roku życia, będzie rzutowało to, co ją spotka w 20 roku życia. No przypuśćmy, ktoś ma 30 lat, no to znowu dzielimy mniej więcej na pół i wówczas mamy, prawda, około 15 roku życia. Oczywiście program komputerowy do astrologii policzy to dokładnie co do dnia i wówczas można zobaczyć, jakie wydarzenie miało miejsce w naszej przeszłości, które jest związane z naszą teraźniejszością. No więc kiedy ja o tym usłyszałam, to przyznam szczerze, od razu się przeraziłam. No tak, przecież tyle negatywnych myśli, tyle problemów, to teraz to wszystko rzutuje na moją przyszłość za ileś tam lat. W związku z tym doszłam do wniosku, że natychmiast trzeba raz na zawsze skończyć z czarnowidztwem, narzekaniem, marudzeniem, dlatego że to będzie to, co dzisiaj sobie, prawda, myślę, to tak mi się to zrealizuje za ileś lat w przyszłości. W związku z tym już dziś my pracujemy na swoją przyszłość. Także to jest bardzo ważne. Oczywiście no, przeszłości już nie zmienimy. Tutaj to jest rozdział zamknięty i nie ma co tutaj się nad tym długo rozwodzić i zastanawiać. Ale mamy wpływ na naszą przyszłość. Ale to dziś my kreujemy swoją przyszłość. Właściwie nasza przyszłość jest tutaj, teraz, w dniu dzisiejszym. Więc tak ważne jest to, abyśmy faktycznie zwracali uwagę na swoje czyny, na swoje myśli i tak jak właśnie powiedziałaś, Lilio, nie tylko wobec innych ludzi, ale wobec również zwierząt, wobec roślin, wobec całego świata, całej przyrody, która nas otacza, bo tak właściwie to my jesteśmy tutaj tylko gośćmi na tej planecie. Dokładnie. A zdominowaliśmy ją, prawda? To znaczy, tak nam się wydaje, że zdominowaliśmy, co oczywiście no, nie jest prawdą. Bo co natura jakiś... nie da się zdominować. Wcześniej nie da się. Czy później odezwie się i da zapłatę za to, jak do niej się odnosimy. Także tutaj na to pytanie, które Pani nam zadała, to jest odpowiedź dla wszystkich Państwa, do których teraz mówimy. Proszę wziąć pod uwagę, jakie są nasze myśli, jakie są nasze zachowania, a później profity będziecie zbierać Państwo sami. Tak, ze swoich czynów. Także jeszcze raz podkreślam, skończmy z marudzeniem, narzekaniem, czarnowidztwem, złorzeczeniem bliskim, bo tylko sami sobie szkodzimy. Sami zalewamy siebie trucizną, natomiast ta inna osoba, Bogu ducha winna, nie ma pojęcia o tym, że my tak prawda, sami siebie tutaj zatruwamy. Nie robimy takiej znowu aż wielkiej krzywdy innej osobie, to znaczy częściowo oczywiście też, bo jednak te energie działają, prawda? Natomiast bardziej uderza to w nas, przede wszystkim w nas samych. I ja może jeszcze wrócę tutaj do horoskopu pani Elżbiety, która pytała, czy obecna praca pozwoli mi spłacić długi, czy muszę szukać innego źródła dochodu.
Więc Pani Elu, tutaj mi się zaznacza, że faktycznie już w połowie maja tego roku jest możliwość znalezienia innej pracy, więc jeżeli Pani się rozejrzy za dodatkową pracą, to rzeczywiście uda się tę pracę znaleźć, co automatycznie usprawni spłatę długu. I to, co tutaj właśnie powiedziała Lilia, całkiem możliwe, że w czerwcu, a właściwie w drugiej połowie czerwca, pojawią się jakieś osoby, które będą chciały Pani pomóc. Tyle tylko, że Pani jako solarny baran nie umie przyjmować pomocy od innych ludzi, dlatego że baran zawsze działa w pojedynkę. Wydaje mu się, że wszystko wie najlepiej, że jest najmądrzejszy, że sam poradzi sobie ze wszystkim, a czasem warto pozwolić sobie pomóc innym osobom. Natomiast jeżeli chodzi tutaj jeszcze o układ planet, wydaje mi się, że całkiem możliwe, że zechce Pani może gdzieś wyjechać na przełomie czerwca i lipca i być może będzie to też jakiś taki wyjazd związany z dodatkowym jakimś zarobkiem, co by usprawniło spłacanie długu. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tutaj nie widzę jakichś takich problemów ze spłatą tego długu. Także ja myślę, że Pani Elżbieto, spokojnie sobie Pani poradzi i dopiero mi się tutaj pokazuje znowu takie trudności finansowe, dopiero w listopadzie 2014 roku, gdzie znowu trzeba będzie zwrócić uwagę na te finanse, znowu będzie ich troszkę mniej, więc dobrze by było, gdyby mogła Pani sobie zaoszczędzić, tym bardziej, że lato przyszłego roku, czerwiec i lipiec 2014 zapowiadają się dobrze pod względem finansów, dlatego dobrze by było móc sobie troszkę tych pieniążków zaoszczędzić właśnie na ten listopad 2014. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, kiedy, tak jak tutaj Pani Elżbieta, uda jej się wybrnąć z długów, kiedy znajdziecie pracę, kiedy znajdziecie miłość, to astrologia bardzo precyzyjnie odpowie na takie pytania. Jeżeli chcielibyście, bym dokonała dla Państwa analizy horoskopów dwóch osób, niekoniecznie możecie pytać o partnera, możecie również zapytać o kolegę, koleżankę z pracy, może kogoś, prawda, z rodziny, dlaczego takie są relacje trudne, napięte. Horoskopy to bardzo dokładnie pokazują, gdzie jest problem i można spróbować jakoś temu zaradzić, żeby te relacje były troszkę lepsze, łatwiejsze. Także jeżeli chcielibyście, bym tutaj zrobiła dla Was analizę Waszego horoskopu, to serdecznie zapraszam. I mamy kolejną osobę. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Krystyna. Ja już miałam przyjemność rozmawiać z panią Lilią, a była z panem Piotrem wtedy. Ale bardzo chodzi mi o mojego młodszego syna Krzysztofa. Jego horoskop. Powiem tak tylko króciutko początek. Po śmierci męża, bo on się bardzo dobrze uczył. Wszystkie olimpiady wygrywał. On chodził do takiej eksperymentalnej szkoły, gimnazjum, liceum. Wszystko za pierwszym razem zdawał. Miał drugie miejsce w całutynkiej szkole w inteligencji. Coś się zrobiło po śmierci męża. Przez mąż już nie żyje 8 lat. Od teraz jest okej, bo ja już mam i pan Piotr mi tak dużo pomógł i tak wyzwaniam do państwa. I chciałabym coś o nim wiedzieć. Jak to będzie dalej? Dobrze. Niby chce iść do pracy. Pomyślał sobie teraz, że będzie w straży pracował. On jest sportowcem. Trenuje. Bo AWF zawiesił. Czy to już nie wróci to zło? Ja tak w długach zostałam. Przyszłam normalnie w piekło na ziemi. Teraz jest niby dobrze, ale tak się ociąga z tą pracą. Dobrze, tak proszę mi podać datę urodzenia syna. On mówi, że no bo tak, dzień i noc się pracuje, dwa dni wolne, no to wtedy bym sobie ustalił te dni, żeby trenować. No i dalej mówi, myślę, żeby tą szkołę jakąś tam dalej, jakoś coś skończyć. A on w ruchu lubi. Mówi, jako strażak, no to w ruchu. Nie wiem, czy to prawdę mi mówi. Zaczął mi pomagać, przychodzi do mnie, opowiada mi. Miał taki długoletni związek, mieszkał z dziewczyną fajną już prawie ze 6,5 lat. No i powiedział, żeby poszła do siebie mieszkać. Już chyba koniec jest. Może tak miało być. Mnie tylko chodzi, czy nie wróci tak to, co było, bo było bardzo źle. Dobrze, a proszę podać jego datę urodzenia. Ja nawet godzinę pamiętam. To no jest świetnie. Krzysztof, tak.
0909-1987. 87? I urodził się nad ranem o 3:25. A miejsce urodzenia, miasto czy miejscowość? Olśnica. Mhm. Dobrze, ja zaraz tutaj spojrzę w jego horoskop, a Lilia położy karty i zobaczymy, co tutaj się u niego będzie działo w najbliższym czasie i czy rzeczywiście to, te problemy nie wrócą. Czy to, co robi w tym sporcie. Mhm, no właśnie. Tam gdzieś miał 2 dni temu jakąś walkę z kimś takim już, co tak, no coś tam osiąga i zwyciężył. Bo on trenuje tajski. A panią Lilię bym się zapytała, moja teściowa tak bardzo mnie prosi, ciągle do notariusza testament, żeby zrobić, ale ten testament już tyle razy zmieniała. Ma 88 lat, ma na imię Helena. Jak do tej pory od śmierci męża, tak nic ze mną kontaktu, tak ani ta rodzina, jego rodzeństwo nie utrzymywali z nami, ani teściowa tak słabo. Ja poprosiłam teściową, żeby u mnie mieszkała, bo jej tam źle jest. Mieszka z wnukiem, ale ja tak przypuszczam, że źle jest jej. Ale nie chcę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. O testament pani pyta teściowej, czy, który ma napisany, bo nie bardzo zrozumiałam. Proszę raz jeszcze powiedzieć. Prosiła mnie, żeby do notariuszki pomóc jej, notariuszkę, żeby przywieźć, żebym ja była też przy napisaniu testamentu. Tak. I czy... A dlaczego teraz tak mnie prosi? Jest jeszcze córka, syn. No to, ma, to znaczy, świadczy o tym, że ma do pani bardzo duże zaufanie. To świadczy o tym, że ma do pani bardzo duże zaufanie, więc tutaj proszę spojrzeć na to bardzo takim też przychylnym okiem i z wdzięcznością. Nie, no, ja już rozmawiałam nawet z tą panią notariusz. Dobrze, zobaczymy, co karty powiedzą o tej relacji pani teściowej z panią. Jak to... No ja wiem, że to rodzeństwo mojego męża, to oni tak by wyeliminowali. Tak jakoś, nie wiem. No tutaj jest takie jakby negatywne nastawienie i właśnie odcięcie. Tutaj karty pokazują, że zupełnie tak jakby chciała ta rodzina odciąć się od pani zupełnie i tutaj nie ma żadnej takiej komunikacji dokładnie, więc może to jest wynik tego, że jeżeli pani ma w tym testamencie być uwzględniona przez teściową, to teściowa wie o tym i zdaje sobie sprawę z tego, że pozostali spadkobiercy, którzy będą w tym testamencie, że oni mogą być do pani wrogo nastawieni, a jeżeli pani będzie obecna przy spisywaniu tego testamentu, prawda, prawnie i będzie u notariusza, więc to już będzie prawne też posunięcie. Teściowa tutaj ma bardzo, wychodzi na to, duże zorientowanie, jak prawnie postępować. I proszę jakby pomóc jej w tym i proszę dać jej tę uwagę. Dlatego, że tutaj karty pokazują, że nastawienie wszystkich pozostałych osób, które będą w tym testamencie zapisani, oni są wszyscy bardzo negatywnie do pani nastawieni. Nie ma tam ani radości, nie ma tam, oni mało tego, chcieliby pani siłę i moc, którą pani ma w sobie i teściowa, którą też widzi, jakby ma taką przychylność. Właściwie mogłabym jednym zdaniem powiedzieć, że dla pani dobra teściowa ma bardzo dobrą świadomość tego, co może się wydarzać, jeżeli już jej zabraknie i jak będzie odczytywany ten testament, że on może być nawet wręcz podważony, żeby pani nie została tam ujęta. Więc proszę posłuchać teściowej i razem z nią udać się do tego notariusza. I jeżeli u notariusza będzie spisane, że pani była świadkiem i notariusz pieczęcią swoją da podpis, prawda, że pani też jest tam w tym testamencie uwieczniona, to
nie będzie problemu później z podziałem tego majątku po teściowej. Więc proszę iść na rękę, tak to teraz powiem teściowej, proszę ją posłuchać. I to będzie dla pani najlepsze wyjście z sytuacji w tej takiej no nieprzychylnej dla pani w tym momencie sytuacji. I później ona też będzie nieprzychylna. Bo to jest mama mojego męża. Tak, tak. I to jeżeli mnie poprosi, no to ja nie mogłabym odmówić, bo to już jest, nawet mi powiedziała takie miłe słowa, że tak ładnie dzieci wychowałam, że są wysoko wykształcone. Mm-hmm. I ma uznanie dla pani teściowa. Poradziłam sobie, mimo tak. że ja byłam przecież, pani tam widzi, ja pan tak, dokładnie. I jeszcze jest. I teściowa ma uznanie problem. Dla pani. Ma teściowa dla pani uznanie, dla pani mądrości, takiej nawet wewnętrznej. Nie mówię o mądrości akademickiej, wyuczonej, bo to jest jakby poza tym. Natomiast ona zdaje sobie sprawę z tego, że pani wewnętrzna wiedza, pani wewnętrzna mądrość pozwoli na to, żeby dalej po jej śmierci realizować wszystko w dobrym kierunku, w dobrą stronę, żeby to wszystko poszło. Więc proszę być przychylną jej i jakby zgodzić się na to wszystko, co ona pani będzie proponowała. Bo to jest bardzo dobre dla pani posunięcie z jej strony. Także nawet w dowód wdzięczności taki dla niej, proszę jej to pozwolić zrobić. Tak. Ale to tak jednak wychodzi, że teściowa tak od serca dla mnie, dokładnie tak? Dokładnie tak. Ma wielkie uznanie dla pani i robi to od serca. Natomiast wszystkie osoby, które są połączone dalej, które będą połączone z zapisem w testamencie, są bardzo dla pani nieprzychylnie nastawione. Przepraszam, że tak mówię, ale tam nie ma żadnej radości, tam nie ma żadnej nowej drogi. Oni nawet jak teściowa umrze, to praktycznie skończy się, też może skończyć się jakby taka rodzinne połączenie, rodzinne kontakty. Więc tutaj też proszę o tym jakby pomyśleć, może zadbać teraz jeszcze, żeby one się odnowiły. Bo chyba, że pani nie będzie chciała po śmierci teściowej, oby to żyła jak najdłużej, prawda? Bo z tego, co pani mówi, przecież jest dobrze. Dokładnie. Mało tego, teraz tutaj wychodzi mężczyzna, ponieważ pani pytała też wcześniej o swojego syna, pytała o mężczyznę, ale w tym testamencie ten syn będzie też bardzo dobrze i bardzo pozytywnie nastawiony, znaczy bardzo dobrze zapisany, więc proszę tutaj też wziąć to pod uwagę. I teraz, jak państwo będziecie obydwoje zapisani bardzo pozytywnie i bardzo korzystnie w tym testamencie, to tym bardziej będzie bardzo negatywnie widziane przez pozostałe osoby, które pozostaną. Także proszę być naprawdę przychylną i wdzięczną teściowej, bo ona ma bardzo dużo szacunku do pani, dla pani działania i żeby wziąć jakby spełnić tylko jej życzenie, bo to jest jej życzenie, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być żadnego problemu. Na przyszłość będzie miała pani spokój w działaniu, w realizacji, w odczytaniu testamentu, jeżeli teraz pani posłucha teściową i spełni jej życzenie, o co ona prosi. A ja może wrócę tutaj do horoskopu syna Krzysztofa i rzeczywiście trzeba przyznać, że horoskop jest arcyciekawy. I to jest właśnie bardzo dobry przykład na horoskop kogoś, kto jest sportowcem i ma szansę rzeczywiście odnieść bardzo, bardzo duże sukcesy na tym polu. No dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj tak, oś medium celi, czyli oś kariery w znaku barana, a baran i w ogóle znaki ogniste, no może poza lwem, bo lwy raczej są troszkę leniwe, natomiast ogólnie znak barana jest znakiem lubiącym właśnie sport, wszelkiego rodzaju aktywność i im więcej baran może działać, tym dla niego lepiej. I on tutaj ma Jowisza na osi kariery, co też właśnie mówi o tym, że on właśnie w dziedzinie sportowej może odnieść naprawdę bardzo, bardzo duże sukcesy. Więc niech on zajmie się sportem. I co jest jeszcze taką ciekawostką? Tutaj pani Krystyna wspominała, że syn pracuje w straży pożarnej, a baran jest znakiem ognistym. I zobaczcie państwo, jak tutaj się wręcz bardzo dosłownie tutaj to realizuje. Jego kariera jest w znaku ognistym, a tutaj pan Krzysztof pracuje w straży pożarnej. No,
lepszej tutaj realizacji no, chyba nie można, to już takiej bardzo dosłownej realizacji. Natomiast bardzo pozytywnym układem to jest tutaj to stellium w znaku Panny i tutaj mamy Marsa, Słońce w koniunkcji z Wenus. Co też może mówić o tym, że Mars w Pannie to jest taki no, całkiem dobrze postawiony. No może tutaj niektórzy by się nie zgodzili, ale to jest zawsze chęć do działania, jest bardzo pracowity, jest bardzo sumienny i jak się za coś zabierze, to zawsze wykona to, co zaczął. Także to jest bardzo tutaj taka solidna osoba, umie ciężko pracować, wie jak ciężko pracować, wie jak sobie poradzić z każdą sytuacją. Także, a w sporcie przede wszystkim oprócz talentu potrzebna jest ciężka praca, taka codzienna, a osoby spod znaku Panny świetnie nadają się do takiej pracy, więc tutaj ta jego praca nad sportem przyniesie bardzo duże efekty, więc niech on realizuje się właśnie w tej dziedzinie sportowej przede wszystkim. Natomiast tak, co tu jeszcze takiego widzę u niego? Ma opozycję Księżyca w znaku Barana z Merkurym w znaku Wagi, co też może troszkę zdradzać, że w życiu prywatnym jest troszkę czasami kłótliwy. To się nie dzieje na polu zawodowym, tutaj może być bardzo takim no, miłym wręcz kolegą z uwagi właśnie na Wenus, blisko Słońca i jest pewnie bardzo lubiany, natomiast na gruncie prywatnym może być troszkę kłótliwy czasami. Teraz tutaj mamy jeszcze właśnie znak księżyc w znaku Barana, co też może mówić o tym, że on jest bardzo samodzielny, więc przede wszystkim jego partnerki powinny zawsze brać pod uwagę to, że on będzie miał zawsze ostatnie słowo. Momentami może być czasami troszkę taki szorstki, czasami niemiły. On nie będzie to tego odbierał w ten sposób, natomiast jeżeli trafi na jakąś wrażliwą duszę, no to ta wrażliwa partnerka może troszkę mieć problem z szorstkością jego słów. I ciekawe jest to, że on ma księżyc w dziewiątym domu i osoby, które mają właśnie księżyc w dziewiątym domu, czasami, no właściwie często realizuje się to tak, że taka osoba wyjeżdża gdzieś za granicę lub też gdzieś dalej od swojego miejsca zamieszkania i tam zakłada rodzinę. Ale tutaj w jego przypadku odradzałabym wyjazd za granicę, taki na stałe. Oczywiście nie mówię tutaj o zawodach sportowych, bo to jak najbardziej. Natomiast odradzałabym mu mimo wszystko taki stały wyjazd za granicę. Dlaczego? Dlatego, że on tutaj właśnie na Polskę ma tego Jowisza na medium celi, na osi kariery. Więc największą karierę, największy sukces odniesie tutaj w Polsce. Kiedy wyjedzie za granicę, to już czar pryśnie. Już nie będzie tego ideału, więc szkoda ruszać ten horoskop, bo tutaj jest naprawdę całkiem nieźle tutaj się te planety w domach ułożyły, więc szkoda byłoby, prawda, zmieniać właśnie tutaj to ułożenie domów. Także nie każdemu wyjazd służy, choć tutaj no, jest możliwe, że tak mu się to zrealizuje. Natomiast co do tranzytów u niego, cóż tu się u niego będzie działo? Tutaj wprawdzie to pani nie wspominała nic tak, żeby on obecnie, prawda, czy on szuka miłości, czy on jest w związku, bo tu mi się pokazuje, że jest szansa, że właśnie teraz w maju pozna jakąś kobietę, która będzie no, bardzo znacząco wpływała na jego życie i można powiedzieć, że wreszcie spotka taką kobietę, o której całe życie marzył, która będzie takim no, spełnieniem jego snów, taką wymarzoną królewną, więc może to zakochanie być dla niego bardzo, bardzo pozytywne i bardzo takim być miłym doświadczeniem. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o sprawy zawodowe i sportowe, to w połowie czerwca rzeczywiście tutaj czeka go sporo pracy, sporo wysiłku, ale również sukcesy na polu, czy to sportowym, czy zawodowym. Więc ta praca będzie bardzo pozytywnie, przyniesie bardzo pozytywne korzyści, dlatego że Jowisz zawsze daje tutaj bardzo, bardzo dobre rezultaty, więc niech pracuje i niech, prawda, zbiera owoce swojej pracy. Bardzo ładnie tutaj pokazuje się na początku lipca najprawdopodobniej jakiś wyjazd. I całkiem możliwe, że będzie to wyjazd już może właśnie razem z tą dziewczyną, kto wie. Bo tutaj się pokazuje kwadratura Jowisza do Księżyca, która zwiastuje dobre wydarzenia rodzinne, właśnie szczęśliwe, dobre wydarzenia rodzinne.
ale może też mówić właśnie o przeżywaniu miłości. Czasami się to realizuje właśnie w ten sposób. Natomiast w sierpniu całkiem możliwe, że właśnie będzie miał jakieś zawody sportowe, zwłaszcza w połowie sierpnia, i ogólnie czeka go dobra passa we wrześniu. I też znowu bardzo dobrym takim okresem na miłość to jest u niego przełom października i listopada. Jedynie co mi się tutaj troszkę tak zaznacza, że może na samym początku przyszłego roku poczuć się taki troszkę, no taki trochę niedosyt tej miłości. Może jak już pobędzie chwilę z tą dziewczyną, to jednak stwierdzi, że no może ona nie kocha go tak bardzo, jak on by chciał, może nie okazuje mu aż tak dużo tej miłości i się poczuje taki troszkę osamotniony, ale już dosłownie za kilka dni, zaraz na początku stycznia poczuję się lepiej, bo tutaj w pracy będą jakieś takie dobre układy, więc tutaj humor mu się na szczęście bardzo szybko poprawi i wróci taki romantyczny wydźwięk tego związku i tutaj będzie, prawda, szczęśliwy. Szczęśliwie zakochany właściwie. I cóż tutaj takiego jeszcze widać? Nie widzę, wracając właśnie przede wszystkim do pytania kluczowego tutaj pani Krystyny, mianowicie czy wróci to zło, czy wróci tutaj ta taka, można powiedzieć, depresja, prawda, po śmierci ojca. Przynajmniej tutaj na najbliższe 2 lata nie widzę niczego złego w tym horoskopie, także wręcz widzę dobre rzeczy, szczęśliwą miłość, dobrą realizację i na polu zawodowym, i na właśnie w dziedzinie sportu, więc można powiedzieć, że jego życie no, będzie się przynajmniej w najbliższym czasie bardzo dobrze tutaj układało. Można też powiedzieć, że w listopadzie przyszłego roku zacznie się taki nowy etap w jego życiu, kiedy on zechce zupełnie coś nowego robić. Jakoś zechce w pewien sposób odmienić swoje życie. Może być to związane z jakąś przeprowadzką albo z jakimś wyjazdem, ale to będzie dopiero jesień przyszłego roku. Także dobry czas przed Krzysztofem, no i tylko można... No, może powiem nawet pozazdrościć takiego całkiem dobrego horoskopu. Natomiast co tu widzę jeszcze w tym horoskopie, to kwadratura. O, mamy kolejne połączenie. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Mam na imię Agnieszka i chciałam spytać o horoskop córki Patrycji. Mhm. 1 lutego 1990 rok i godzina 19:10. I Kielce. Dobrze. Co konkretnie pani Agnieszko szukamy w horoskopie córki? To znaczy edukacja i praca. Jak się ułoży. Dobrze, to już sprawdzamy. Lilia położy karty, a ja zrobię horoskop. Tak, czy w najbliższym czasie znajdzie pracę, bo córka studiuje zaocznie. Dobrze, już zobaczymy jak jej energia pracy się pokaże. Ona ma taką umiejętność podchodzenia do pracy, umiejętność manewrowania w każdej sytuacji, ale z drugiej strony jakby nie umiała wykorzystać tej możliwości, więc to, że ona ma takie możliwości, to wcale nie znaczy, że umie je wykorzystywać. I tutaj proszę, jak będzie pani z nią rozmawiała, proszę dać jej informację, żeby wierzyła w swoje możliwości, żeby wierzyła w siebie, bo ona ma takie troszeczkę niskie poczucie własnej wartości, ma wielkie predyspozycje, wielkie możliwości, ale tego jakby ona zdaje sobie sprawę z tego, ale nie przyjmuje tych informacji do siebie, że ona może. Ona umie, ona wie, ale nie chce nawet tego, tak, ale nie chce nawet tego pokazywać wręcz. Jakby, więc proszę pomóc córce wyjść z tego niskiego poczucia własnej wartości. I to jej bardzo dobrze zrobi. Proszę pani, córka w ogóle jest jakby w przeszłości. Ona nie chce iść do przodu. Nawet krok do przodu nie chce zrobić. Ona się trzyma przeszłości. I ta przeszłość powoduje, że ona jakby nie chce nawet żyć. Ona trzyma się tej przeszłości tak, że nawet myślami mogłaby być tak, a właściwie to po co ja żyję?
I to jest jej ten minus, który nie pozwala jej zaistnieć. I ta nowa droga nie pozwala jej zaistnieć. Tutaj mam kartę połączona z kartą prawa, więc nie wiem, czy ona ma, czy studiuje połączenie, jest to połączone ze sprawem, gdzie to połączone znaczy, z urzędami będzie jej praca. Córka studiuje rachunkowość. Rachunkowość, praca. No więc rachunkowość to jest bardzo z prawem połączone, prawda? Wypełnianie tych wszystkich rubryczek cyferkami, żeby później się w księgowości na koniec każdy grosz sprawdzał. Więc właśnie tutaj jest jakby przestroga, żeby ona pilnowała, żeby każdy grosik w tej rubryce był dobrze zapisany, jeżeli będzie pracowała. Bo tutaj mam informację, że może to spowodować jakby jej niechęć, więc albo niech nabierze większej właśnie wiary w to, że to, co robi, robi dobrze, bo jak pozostanie przy tym swoim nastawieniu do swojego takiego negatywnej wizji tej pracy, to zacznie robić błędy, a jak zacznie robić błędy, no to wiadomo, że będą później konsekwencje tych popełnianych błędów, więc niech ona biorąc wiarę w siebie, zmieni nastawienie i przede wszystkim uda jej się to. Tutaj kartę wyciągnęłam, która mówi, że za 4 miesiące będzie miała już łącznie z pracą i zmianą nastawienia, będzie wszystko pozytywnie, więc ta walka, użyję takiego słowa, to tak nie rzadko chcę używać to słowo, ale ta walka ze sobą przyniesie jej sukces i będzie miała pozytywy dla siebie, sama zobaczy, poczuje to, więc proszę dać jej informację, że no tak, tutaj z jednej strony będzie zwycięstwo, a z drugiej strony ta huśtawka jej nastrojów nie będzie w 100% pozwalała jej uwierzyć w siebie. Ale wierzę w to, że jednak zwycięży, mimo że karty mówią, że ta huśtawka nastrojów będzie, że nie za bardzo pomyślnie to będzie, to, że przy Pani wsparciu uwierzy w siebie i zacznie pozytywnie odbierać siebie i wtedy pójdzie do przodu, bo tak ta przeszłość się będzie trzymała i to będzie ją ściągać w dół. Przepraszam, że taką informację daję, ale no, karty mówią tak, jak mówią, więc zobaczmy, co horoskop powie, bo ja tutaj tylko dla niej pozytywne nastawienie pozwoli jej i wsparcie Pani pozwoli jej, żeby ona poszła dalej do przodu. Więc proszę ją, jak małe dziecko, prowadzić za rękę i pokazywać, tu jest dobre, tutaj dobrze wyglądasz, tu dobrze zrobiłaś, tu dobrze myślałaś. Taką nową drogę jej proszę otworzyć. I jak ona zacznie wsłuchiwać się w to wszystko, to w końcu kiedyś uwierzy w to. A jak uwierzy, zaakceptuje to, że ona taka jest z tą możliwością, że może być dobrze, no to wtedy energia ją do przodu popchnie i będzie dobrze szła. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Właśnie horoskop mówi właściwie dokładnie to samo, więc no trochę się tutaj powtórzę, dlatego że ten brak wiary w siebie u niej wynika przede wszystkim z tego, że ona ma Wenus w koniunkcji, Wenus i Merkurego w koniunkcji z Saturnem, a Saturn zawsze odbiera człowiekowi pewność siebie i sprawia, że nie potrafi siebie postrzegać realnie, tylko wiecznie człowiek ma do siebie różnego rodzaju pretensje, widzi swoje niedociągnięcia, swoje wady, problemy i właściwie sam siebie postrzega. Sam jest sobie takim, można powiedzieć, najgorszym wrogiem. I dopóki ona nie zda sobie sprawy, że właściwie to tak naprawdę, to ona sama sobie kładzie kłody pod nogi, to rzeczywiście będzie jej ciężko odnieść sukces, natomiast ona sukces jak najbardziej ma zapisany w horoskopie, dlatego że ma pięknego Jowisza i bardzo mocnego w znaku raka, właśnie w 10 domu mówiącym o karierze. Wprawdzie ten Jowisz jest w retrogradacji, więc troszkę jest osłabiony, więc to też mówi o tym, że ona będzie musiała więcej wysiłku włożyć w tę karierę. Ta kariera nie przyjdzie tak łatwo i tak od razu, ale przyjdzie. I tutaj właśnie ona ma ciekawy horoskop, bo ona ma Słońce w wodniku, ale całą resztę planet, no poza Plutonem, Jowiszem i Księżycem, ma w znaku koziorożca. Więc
ta dziewczyna ma bardzo ścisły umysł, przede wszystkim jest bardzo konkretna, uparta, stanowcza, w dodatku ma jeszcze ascendent w znaku skrupulatnej panny. Trudna do zmiany. Tak, trudna do zmiany, trudno będzie ją przekonać, natomiast ona sama będzie musiała dojść do tego, że ona nie może tak źle o sobie myśleć i wiecznie tutaj, prawda, tak siebie krytykować. Ona też i innych krytykuje, nie tylko... Więc cała nadzieja w pani jest jako matka, żeby dać jej to wsparcie, bo jak pani będzie ją wspierać, to ona zobaczy, że jest odbierana pozytywnie. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że na nią bardzo często spada grad krytyki, a ona jest bardzo wrażliwą osobą wbrew tej skorupie koziorożcowej. Ona tego nigdy w życiu nie pokaże, jak bardzo jest w głębi duszy zalękniona, jak bardzo jest zakompleksiona i jak wszystkie komentarze, zwłaszcza te dotyczące jej wyglądu, bardzo ją ranią i krzywdzą. Więc tutaj jest rola rodziny przede wszystkim w tym, żeby ją wspierać, żeby powtarzać jej, jaką jest wartościową osobą, bo to jest szalenie wartościowa, kreatywna, pomysłowa osoba, bo jednak ma słońce w znaku wodnika. Ona po prostu musi uwierzyć w siebie i to się stanie, bo tutaj spojrzałam wcześniej jeszcze na listę tranzytów i tutaj mi się pokazuje przede wszystkim w lipcu ona będzie miała, można powiedzieć, pierwszy obieg Jowisza. To jest bardzo pozytywne wydarzenie, dlatego że przynosi dużo takich szczęśliwych zdarzeń. Nagle wszystko się przed nami otwiera, wszystko przychodzi łatwiej. Jeżeli wcześniej chcieliśmy zrealizować jakieś projekty, a nie mogliśmy, to teraz nagle wszystkie ścieżki się nam pootwierają same. Także tutaj lipiec bardzo dobry będzie dla niej. I dodatkowo ona będzie, dużo się będzie działo u niej w tym lipcu, dużo będzie załatwiała najróżniejszych spraw. Czasami może być jej nawet trudno znaleźć czas na wszystkie te sprawy, bo to będą i rodzinne, i zawodowe. Ale dobrze by było, gdyby jej się udało wszystko załatwić, dlatego że to jej się opłaci. Bardzo korzystnie wypada też druga połowa sierpnia, kiedy to Jowisz przejdzie do jej 11 domu, co też może mówić o takim spełnieniu marzeń, jej takich najskrytszych marzeń, a o czym ona marzy, to wie tylko ona sama, ponieważ jest bardzo, bardzo skrytą osobą. Co tutaj jeszcze się pokazuje? We wrześniu, w drugiej połowie września całkiem możliwe, że będzie miała jakieś szkolenie związane z jej pracą, będzie musiała czegoś nowego się douczyć, podszkolić, żeby tutaj podnieść swoje kwalifikacje. I tutaj co się jeszcze pokazuje, natomiast w październiku widzę przede wszystkim u niej takie zwątpienie w całą jej egzystencję, ale to może i dobrze, bo ten tranzyt Saturna pomoże jej odciąć się od starych schematów po to, żeby móc wreszcie zacząć patrzeć na siebie w dużo lepszym świetle. Mówisz o odcięciu, to ja może jeszcze jedno zdanie powiem do pani jako do matki, żeby przegadała pani, takiego użyję słowa, przeszłość, żeby tę przeszłość ona zamknęła, żeby zamknęła wszystkie sprawy, które były w przeszłości i czasami wystarczy nawet przemyślenie sprawy i powiedzieć sobie, okej, dobrze, to wszystko jest przeszłość. I zamknąć jakby księgę tego dnia do wczoraj, bo dzisiaj pani z nami rozmawia, więc jakby od dzisiaj będzie ta nowa energia. Niech pani jej pomoże, niech pani ją jakby zaprosi do rozmowy o jej przeszłości i żeby zamknąć całą przeszłość. Jak ona się odetnie od tej przeszłości, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu ja mówię o całej tej rozmowie, to ta przeszłość nie będzie też już miała wpływu na nią. Ta energia ją weźmie, odetnie się od niej i uwolni się od tego. Bo tak jak ona będzie myślała, będzie przemyślenia miała, co było wczoraj, tydzień temu, miesiąc, rok i tak dalej, to ona nie będzie miała energii, siły, mocy, wejść w dzień jutrzejszy, w następny tydzień, następny miesiąc, następny rok. Całą energię dzisiejszego dnia, tu i teraz, poświęcać będzie przeszłości. A tak jak ja mówię i powtarzam i będę powtarzać wielokrotnie, przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma, jest tu i teraz. I to, co my tu i teraz, dzisiaj myślimy, robimy, to ma wpływ na naszą właśnie przyszłość, której jeszcze nie ma. A więc jak ona tę przeszłość
zamknie, wyciągnie z niej wnioski. Ja nie mówię o tym, żeby zapomnieć, to nie chodzi o zapomnienie. Chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski, czego się nauczyłam, co mi to dało i iść naprzód z wiedzą, która została wyciągnięta z doświadczeń, które nazywają się przeszłością. Także ja, proszę Państwa, idę teraz na przerwę, zostawiam Ciebie, kochana, samą, życzę Ci miłych rozmów z Państwem dalej, a ja za chwileczkę po przerwie do Państwa wrócę. No właśnie, jeżeli tutaj chodzi o horoskop Patrycji, to tutaj tak patrzę na to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach i jeszcze tak patrzę na rok 2014. Rzeczywiście ten proces oczyszczania się z tych negatywnych wzorców troszkę potrwa. To nie będzie z dnia na dzień, dlatego że tutaj widać jeszcze kilka takich dosyć mocnych wpływów Saturna na jej horoskop i myślę, że takim najmocniejszym wpływem, kiedy rzeczywiście jej będzie ciężko i będzie tak bardzo tak zwątpi w siebie, w swoją urodę i w sens życia, to będzie marzec 2014 roku, dlatego wówczas trzeba ją bardzo, bardzo wspierać, bo ona właśnie wtedy najbardziej będzie potrzebowała tego wsparcia i miłości. Oczywiście tutaj mówię o progresywnym Saturnie, bo tutaj astrologowie pewnie się dziwią, dlaczego mówię o Saturnie, jeżeli tutaj Patrycja ma Wenus dopiero pod koniec znaku koziorożca. Chodzi o progresywny Saturn. Także dopiero kiedy minie właśnie ten progresywny Saturn, jej Wenus, no to ona w końcu zacznie patrzeć inaczej na siebie i widzę, że już w czerwcu 2014 rzeczywiście ona bardziej optymistycznie spojrzy na siebie, a ja sobie zapisuję dane anonimowe. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, już jesteśmy na antenie. Dobry wieczór, halo. Tak, jestem. Chciałam po prostu zapytać się w sprawie syna, bo on ma kłopoty poważne. Czyli najpierw rozumiem horoskop syna, tak? Tak. Dobrze, to już tutaj zrobimy. Horoskop syna najpierw. I cóż takiego szukamy w jego horoskopie? No, on ma nałogi, to jest raz. No i nie wiem, czy bo teraz nauczyłam sobie leczenie, czy dam radę to wszystko załatwić, a później ubezwolnienie go. Aż w ten sposób? Dobrze, zaraz zobaczymy. Ja może sobie od razu jeszcze pani horoskop tutaj wprowadzę, żeby zobaczyć, czy to przede wszystkim no, pani będzie miała siłę tego dokonać, bo to jest rzeczywiście ciężka praca przed panią, prawda? Tutaj nie ukrywajmy. To nie jest tutaj prosta sprawa. I jak tutaj też u pani w horoskopie będzie to wyglądało? Ale najpierw może zobaczymy, co tam u niego i skąd te nałogi się tutaj wzięły. Czy on tu ma jakieś wpływy Neptuna? W niewielkim stopniu właściwie, natomiast zobaczymy, może tutaj to się jakoś coś da z tym zrobić, oby się dało, więc tak patrzę na najbliższy czas, co u niego się będzie działo. Nie wiem, czy on teraz nie jest na jakimś wyjeździe w tej chwili, albo nie... Jest w szpitalu. Aha, no właśnie, bo tutaj mi się pokazuje przede wszystkim wyjazd u niego. I teraz tak, pokazuje mi się ogólnie czerwiec, u niego dobry czas pod względem finansowym i miłosnym. Wprawdzie pani o to zupełnie nie pyta, natomiast czy on ma jakąś partnerkę? Nie. To całkiem możliwe, że właśnie pozna tutaj jakąś dziewczynę, bo tutaj właśnie dobre planety na miłość i ogólnie widzę tutaj tak, przy nim dobry czas, ogólnie rzecz biorąc, ale właśnie przede wszystkim dobrze się ta miłość zaznacza, więc całkiem możliwe, że właśnie pozna
nową osobę i kto wie, czy właśnie ten problem z nałogiem nie rozwiąże się właśnie poprzez to, że ta nowo poznana kobieta tak na niego wpłynie, że jemu się uda jednak z tego nałogu wyjść. Bo tutaj patrzę jeszcze przede wszystkim na tranzyty Neptuna, które zawsze mówią o nałogu, często właśnie mówią o skłonnościach do nałogów i tutaj takich negatywnych bardzo, to szczerze powiem, nie widzę. Nie widzę nic takiego, co by tutaj mogło aż tak bardzo źle na niego wpłynąć, więc wręcz odwrotnie, wręcz widzę tutaj dobre u niego układy. Ale zobaczymy, może ja tutaj jeszcze rzucę kukurydzę, bo to jest ciekawe, że tutaj się przede wszystkim ta miłość zaznacza, ale zapytajmy właśnie o ten nałóg. Jak to będzie tutaj z tym nałogiem? No przede wszystkim widać tak, że pani się bardzo, bardzo tutaj o syna martwi i pani już w ogóle nie wierzy w to, że syn może z tego nałogu wyjść. Natomiast tutaj ziarna kukurydzy ułożyły się, dużo ziaren ułożyło się na polu, które mówi o odcięciu się, więc to jest absolutnie dobra wróżba, jeżeli chodzi właśnie o wychodzenie z nałogów, o odcinanie się od rzeczy, które, czy relacji, czy różnego rodzaju układów, no i nałogów, które nam absolutnie szkodzą. Co tutaj się jeszcze pokazuje? Przede wszystkim pokazują się jakieś dwie podróże. Jedna taka związana z załatwianiem różnych spraw, więc całkiem możliwe, że to właśnie jest ta podróż, która tutaj wyszła w tranzytach, czyli to jest związane właśnie z tym jego pobytem w szpitalu, natomiast pokazuje się jeszcze inna podróż, już taka powiedzmy bardziej związana z wypoczynkiem, z rekreacją. I co tutaj się jeszcze pokazuje? Wypadło kilka ziaren na polu kwiat, które właśnie mówi o miłości. To jest dobra prognoza do tego, żeby on rzeczywiście od tego nałogu się odciął i tutaj rzeczywiście całkiem możliwe, że właśnie poprzez to, że on po prostu będzie szczęśliwie zakochany, to się tutaj uda. Co jeszcze tutaj mi się zaznaczyło? Będzie musiał jeszcze załatwiać jakieś formalności, jakieś dokumenty w najbliższym czasie. To tutaj się też pokazuje, to jest właśnie, będzie dosyć istotne, więc ja tutaj powiem szczerze, nie widzę złych rzeczy w tym horoskopie, wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że w czerwcu, w drugiej połowie czerwca u niego się zacznie taki nowy etap, kiedy on rzeczywiście zechce żyć inaczej, pozamykać stare sprawy po to, żeby zacząć żyć na nowo. Można to ująć właśnie w ten sposób. Nie widzę tutaj niczego takiego niepokojącego, co by wskazywało, że jemu miałoby się nie udać to wyjście z nałogów. A jeszcze spojrzymy na pani horoskop, bo tak patrzę, co tu jest u niego takiego. W ogóle tak, uparty człowiek, to przede wszystkim, bo baran. Natomiast tak, ma tutaj bardzo pozytywną koniunkcję Jowisza z Marsem w bliźniętach, więc jest bardzo towarzyską osobą, bardzo lubi rozmowy różnego rodzaju, chociaż momentami może być porywczy, momentami może być wręcz kłótliwy i tego towarzystwa, w którym on się obraca, po prostu tych ludzi wokół niego jest za dużo i całkiem możliwe, że to właśnie to towarzystwo jest przyczyną jego kłopotów i towarzystwo ściąga go właśnie w różnego rodzaju nałogi. Dodatkowo on ma księżyc w znaku wagi, więc jest bardzo lubianym człowiekiem. Wszyscy go po prostu bardzo szanują, lubią, uwielbiają przebywać w jego towarzystwie, bo jest, prawda, dowcipny, towarzyski. Więc myślę, że właśnie częściowo może to być przyczyną tutaj jego skłonności do nałogów, ale zobaczymy tutaj u pani, co takiego tutaj się u pani będzie działo. No, pani ma horoskop nastawiony przede wszystkim na karierę zawodową. To jest tutaj takim priorytetem i u pani w horoskopie rzeczywiście zapisane jest, że pani poprzez pracę zawodową powinna tutaj dosyć dobre pieniądze zarabiać, dlatego że ma pani Jowisza w drugim domu. Ale pani nie ma godziny. To niestety aż tak wspaniałych informacji przekazać nie mogę, ale niemniej jednak, jakby nie patrzył, Jowisz jest w Trygonie,
tutaj do pani Stellum w Strzelcu. W dodatku pani sama jest bardzo piękną, atrakcyjną kobietą, dlatego że ma pani koniunkcję Wenus z Marsem. A więc pani ma w dodatku jeszcze taką bardzo ciekawą urodę, może być jakaś taka nutka egzotycznego wyglądu. Może pani mieć coś takiego, co ludzie postrzegają, że jest takie, prawda, niezwykłe i bardzo ciekawe w pani urodzie. I zobaczymy, co tutaj się u pani będzie działo w najbliższym czasie, bo u syna tutaj sytuacja jest naprawdę dobra, więc spokojnie uda mu się tutaj z tego nałogu wyrwać. Natomiast co tutaj u pani się przede wszystkim pokazuje? No przede wszystkim takie sprawy związane z rodziną i to właśnie jeszcze w tym miesiącu, więc przede wszystkim pani się będzie właśnie skupiała teraz na problemach syna, na problemach rodzinnych i to będzie nie tylko maj, bo to będzie również i czerwiec. Także dwa najbliższe miesiące rzeczywiście poświęci pani na to, żeby właśnie tutaj synowi pomagać i wspierać go właśnie w wychodzeniu z tego nałogu. Cóż takiego się jeszcze zaznacza? U pani też się pokazuje możliwość podróży i to kto wie, może jakiejś takiej nawet dalszej podróży, ale to będzie dopiero sierpień przyszłego roku, tego roku, ale to dopiero właśnie sierpień. I cóż jeszcze będzie takiego ważnego? Rzeczywiście w tym sierpniu zechce pani pozamykać wiele spraw z przeszłości. I jeżeli ma pani jakieś takie projekty, pomysły, z którymi nie udało się, prawda, do tej pory wystartować, czy jakieś takie ważne sprawy, od których nie udało się uwolnić, a one już od dawna się ciągną i panią dręczą, to rzeczywiście w sierpniu uda się to wszystko pozamykać, po to, żeby można było wreszcie zacząć coś w życiu, jakiś taki nowy, dużo lepszy etap. I patrzę, co tu się będzie działo jeszcze dalej. Widzę, że w grudniu. Grudzień będzie dla pani takim no, troszkę trudniejszym miesiącem, gdzie pani rzeczywiście, można powiedzieć, no, bardzo będzie taka i przygnębiona, i sfrustrowana. I to zarówno jeżeli chodzi i o życie rodzinne, i o sprawy zawodowe. Po prostu no, Saturn, jakby nie patrzeć, ześle pani po prostu taką frustrację i takie niezadowolenie z życia. Nic pani na to nie poradzi. Po prostu trzeba to przetrwać. Także grudzień będzie no, takim troszkę trudniejszym dla pani miesiącem. I dodatkowo dobrze jest na takim tranzycie zadbać o zdrowie, dlatego że Saturn sprawia, że odzywają się choroby, takie chroniczne dolegliwości, właściwie może nie choroby, tylko takie dolegliwości, które, prawda, zaleczamy i z nimi żyjemy. Natomiast one się mogą właśnie w grudniu tutaj nasilić. Natomiast widzę, że w lutym przyszłego roku 2014 znowu jest szansa na jakiś dalszy wyjazd. Także no dosyć ciekawie się tutaj u pani zapowiada, no może z wyjątkiem właśnie tego grudnia i tego Saturna. Aha, i jeszcze mamy ponownie właśnie kwadraturę Saturna, to będzie czerwiec 2014. Znowu będzie moment takiej frustracji i zwątpienia we wszystko, ale na szczęście będzie pani też miała dosłownie kilka dni później Trygoniowisza do Słońca, więc spadnie pani jak kot na cztery łapy. I ta frustracja i to cierpienie nie będzie długo trwało, bo za chwilę się okaże, że tutaj coś miłego będzie miało miejsce i pani już nie będzie czuła się tak sfrustrowana. Także ogólnie poza właśnie grudniem 2013 i czerwcem 2014, no to dobry czas przed panią i właśnie tutaj ciekawie się pokazują te możliwości podróży. I tutaj w pani horoskopie, pani ma słońce w znaku Skorpiona, co też właśnie może mówić o tym, że no pani czasami troszkę jest takim czarnowidzem, bo skorpionom czasami właśnie brakuje takiego optymizmu. No, u pani jest o tyle dobrze, że ma pani właśnie to Stellum w Strzelcu, więc może troszkę optymistyczniej spojrzeć na życie, dlatego że tutaj sytuacja syna wcale nie wygląda tak aż tak źle, przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o tranzyty planet. I może pani nie wierzy w to, że jemu się uda wyrwać właśnie z tego nałogu. A tu się właśnie uda. U niego dobrze by było, gdyby właśnie on
nie był aż tak bardzo podatny na wpływy środowiska, na wpływy kolegów. Więc jeżeli rzeczywiście tutaj to się zrealizuje i spotka fajną dziewczynę i będzie przeżywał rzeczywiście taką głęboką miłość, to właśnie ta miłość może go tutaj uratować albo przynajmniej bardzo, bardzo pomóc w rzucaniu nałogu. Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście, aby Lilia położyła karty i odpowiedziała na Wasze pytania, jeżeli chcielibyście, żebym ja dla Państwa zrobiła horoskop, czy dla Was, czy dla bliskiej osoby, to oczywiście serdecznie zapraszam. Numer telefonu 708 588 444. To jest numer, który prowadzi tutaj do nas bezpośrednio do studia. I jeżeli nie chcecie podawać swoich danych na wizji, możecie te dane podać naszemu wydawcy, a on później przekaże te dane nam i wówczas Lilia będzie mogła położyć karty, a ja będę mogła dla Państwa zrobić horoskop. Natomiast jeżeli mimo wszystko wolicie porozmawiać poza wizją, to przypominam o numerze telefonu 708 788 660, to jest numer, który prowadzi poza wizję. Dzwoniąc pod ten numer połączycie się z losowo wybranym, dostępnym doradcą, który odpowie na Państwa pytania. Więc jeżeli macie jakieś takie właśnie trudne sprawy albo właśnie nie chcecie opowiadać właśnie o tym, że macie jakieś nałogi czy jakieś różnego rodzaju trudne sprawy albo na przykład romansujecie z szefem, no i nie chcielibyście, żeby prawda ani żona szefa się dowiedziała, ani tym bardziej prawda koleżanki, koledzy w pracy, to możecie właśnie zadzwonić pod numer z końcówką 660. Natomiast jeżeli macie swoich ukochanych, ulubionych doradców, z których porad nieraz już korzystaliście i wiecie, że ich porady są trafne i skuteczne, to dzwońcie do nich. W tej chwili czeka na Was tarocistka Makia, czeka również wróżka Kasia. Kasia może Państwa oczyścić energetycznie, może Wam powróżyć, ale może również zrobić Państwu portret numerologiczny, właściwie rozłożyć Waszą datę urodzenia na części pierwszej. Wówczas dowiecie się, w jakim cyklu numerologicznym obecnie się znajdujecie. Czy jest to dobry moment na przykład na kupno nieruchomości, czy jest to dobry moment na rozpoczynanie działalności gospodarczej, czy teraz jest dobry moment na stały związek, to Kasia Wam na to odpowie, bo może okaże się, że jesteście w 9 roku numerologicznym, no i może lepiej wstrzymać się z różnymi działaniami, bo to nie jest jeszcze ten czas. Lepiej poczekać do września, bo obecny rok numerologiczny kończy się właśnie 5 września. Także jeżeli ktoś jest w 9 roku numerologicznym, to raczej niech się skupi na można powiedzieć takim zamykaniu starych spraw po to, żeby od września już można było wejść w ten nowy cykl 9-letni i tutaj zacząć, można powiedzieć, taki zacząć żyć od nowa, bo to czasami właśnie się dosłownie tak realizuje, że warunki życia tak bardzo się zmieniają, że sami jesteśmy właśnie tym zaskoczeni. I drodzy Państwo, w oczekiwaniu na kolejnego widza może opowiem, co się dzisiaj dzieje na niebie, a dzisiaj jest ciekawie, dlatego że po pierwsze mamy Wenus wreszcie w znaku bliźniąt, wprawdzie w znaku byka, gdzie przebywała jeszcze dziś rano. Wenus czuje się najlepiej, natomiast Wenus, kiedy przychodzi tutaj do znaku bliźniąt, to może mówić o takim dużym ożywieniu w handlu i o tym, że będziemy chcieli być wśród ludzi, nawiązywać kontakty, więc wszelkiego rodzaju portale społecznościowe będą teraz aż do 3 bodajże czerwca, kiedy Wenus będzie przeżyła w znaku bliźniąt, więc portale społecznościowe staną się jeszcze bardziej popularne niż są obecnie. I właśnie będziemy chcieli przede wszystkim wyjść do ludzi, poznać nowych ludzi, nawiązywać kontakty, będziemy chcieli prezentować samych siebie, będziemy chcieli reklamować swoje usługi, chociaż z tą reklamą to dobrze byłoby się jeszcze troszkę wstrzymać, mniej więcej do ostatnich dni maja, wówczas Wenus przejdzie troszkę dalej w głąb znaku bliźniąt, utworzy koniunkcję z Jowiszem, a dodatkowo Merkury jeszcze tutaj dojdzie do
tego wenusowo-jowiszowego towarzystwa i wówczas rzeczywiście będzie to bardzo dobry okres, żeby na przykład kupować wycieczki, kupować samochody czy różnego rodzaju sprzęty elektroniczne. A jeżeli nie kupować, to przynajmniej rozejrzeć się, jakie są oferty na rynku. I to jest właśnie dobry moment na to, żeby zareklamować swoje usługi, pokazać się światu, pokazać, co umiemy. Także to jest taka, myślę, optymistyczna wiadomość. No przede wszystkim dla bliźniąt, tak? Zresztą bliźnięta już prawie że od roku czasu i tak są szczęściarzami zodiaku, bo Jowisz idzie cały czas przez ich znak jeszcze do 26 czerwca. Bliźniętom będzie się szczęściło, a zwłaszcza tym z końcówki znaku z trzeciej dekady. Także bliźnięta z trzeciego dekanatu wreszcie doczekacie się tego szczęścia, bo do tej pory Jowisz przeszedł przez pierwszy dekanat, przez pół drugiego zaczął retrogradować, wrócił i teraz wreszcie da Wam upragnione i myślę długo wyczekiwane szczęście, ale nie tylko bliźnięta mogą liczyć na pozytywne wpływy Jowisza, również inne znaki z trygonu ognistego, czyli barany i strzelce. Oczywiście najwięcej skorzystają te z trzeciego dekanatu właśnie jeszcze do 26 czerwca, także jeszcze mamy półtora miesiąca na tutaj dobre korzyści i wiele spraw bardzo się, tak można powiedzieć, pozytywnie ułoży po Waszej myśli, bo czasami niektórzy spodziewają się, prawda, wygranej milionowej na loterii w trakcie tranzytu Jowisza, to aż tak nie działa, chociaż nie można tego wykluczyć, bo to się też zdarza. Natomiast najczęściej realizuje się to tak, że wiele spraw po prostu same te sprawy nam się układają. Jeżeli wcześniej mieliśmy jakieś kłopoty, to one w jakiś taki dziwny, magiczny dla nas, zupełnie niezrozumiany sposób, one się same realizują, te wszystkie nasze kłopoty znikają, sprawy same się załatwiają. Nagle się okaże, że jeżeli przychodzimy do urzędu, to akurat nie ma kolejki i naszą sprawę załatwią od ręki bardzo szybko, albo że jeżeli jest kolejka, to akurat ktoś nas przypuści. Także to są jakieś takie zupełne, takie niespodziewane, w cudzysłowie oczywiście mówię, zbiegi okoliczności, które bardzo, bardzo ułatwią nam życie. Więc jeżeli mamy długi, to nagle się okaże, że ktoś nam zaproponuje dodatkową pracę, no i uda się szybciej ten dług spłacić. Więc to działa też w ten sposób, także nie od razu, nie oczekujmy tutaj, prawda, wielkiej, wielkiej fortuny i nie czekajmy z założonymi rękoma, bo to jest właśnie największy błąd na tranzycie Jowisza. Dlatego, że na tranzycie Jowisza to trzeba działać, a nie tylko, prawda, właśnie sobie siedzieć na kanapie, patrzeć w sufit, sprawdzać kupony na loterii, czy już wygraliśmy, czy jeszcze nie, dlatego, że to samo nie działa. Musimy my podjąć jakieś działanie. Właściwie mówi się tak, że nieważne, co robimy, ważne, żebyśmy w ogóle działali. I właśnie to działanie przyniesie nam korzyść, więc trzeba wstać z kanapy, ruszyć się, zająć się czymś, najlepiej czymś, co lubimy i właśnie to nam może przynieść korzyść w przyszłości. Natomiast co jeszcze ciekawego tutaj mamy w obecnym czasie na niebie? Jutro będziemy mieli zaćmienie Słońca i właściwie tutaj już pomału Księżyc zmierza nam do tego zaćmienia i już jest naprawdę niedaleko, bo Księżyc mamy już w połowie znaku Byka, może nawet troszkę dalej, bo ten horoskop jest z początku programu, a to już mamy półtorej godziny później. Więc Księżyc tutaj utworzy nów, prawda, czyli tak zwaną koniunkcję ze Słońcem i z tym razem z południowym węzłem księżycowym w znaku Byka. Dodatkowo tutaj mamy blisko Merkurego i co też to może znaczyć dla nas wszystkich? Przede wszystkim byki zaczną zastanawiać się nad swoim stanem posiadania, nad tym, ile mają pieniędzy. No oczywiście na pewno dojdą do wniosku, jak to byki, że mają za mało. No i całkiem możliwe, że wpadną na jakiś ciekawy pomysł, jak zarobić więcej, więc tutaj przede wszystkim byki skupią się na tej sprawie materialnej. Podobnie będzie ze znakami, które również bardzo mocno odczują to zaćmienie. To będą przede wszystkim właśnie skorpiony, lwy i wodniki, ale nie wszystkie, głównie te z przełomu drugiego i trzeciego dekanatu, dlatego że to zaćmienie będzie miało miejsce w 19, prawie 20 stopniu
znaku byka, więc właśnie te osoby z przełomu drugiego i trzeciego dekanatu, one odczują to najsilniej. I o ile byki same podejmą jakieś działanie, być może będzie to nawet na zasadzie takiego hura optymizmu, co się bykom rzadko zdarza, bo byki na ogół muszą długo się zastanawiać, zanim przejdą do jakiegokolwiek działania. Natomiast to zaćmienie może sprawić, że przyjdzie im do głowy jakiś taki ciekawy pomysł właśnie a propos funduszy, czy jak je ulokować, czy jak też zarobić pieniądze. Więc takie zaćmienie może wnieść dużo nowych możliwości, ale z drugiej strony może też okazać się za jakiś czas, że te nowe możliwości były tylko naszym takim no, troszkę wytworem wyobraźni, że tutaj popłynęliśmy niesieni na oczami naszej wyobraźni, że po prostu no, za bardzo tutaj zakładaliśmy optymistyczny scenariusz, a po kilku dniach, kiedy ta energia zaćmienia zejdzie, wówczas będziemy rzeczywiście mogli zobaczyć, co tak naprawdę ten nasz pomysł na zarabianie pieniędzy jest wart. No właściwie byków, tak? Bo byki skorzystają na tym najwięcej. Natomiast u skorpionów, lwów i wodników to się zrealizuje troszkę inaczej, dlatego że one będą skonfrontowane z jakąś sytuacją, która przyjdzie z zewnątrz, bo o ile byki same wpadną na jakiś pomysł, tak pozostałe znaki, czyli lwy, wodniki i skorpiony, to do nich przyjdzie jakaś okazja, to im się coś nowego w życiu pojawi, albo właśnie może być tak, że może to być jakaś trudność, jakiś problem do rozwiązania. Oczywiście tutaj trzeba analizować właściwie cały horoskop. O tym, jak działa zaćmienie na poszczególne planety, to opowiadałam Państwu w jednym z moich poprzednich programów, więc myślę, że tutaj już nie będę powtarzała po raz kolejny tej informacji. Natomiast jeżeli Państwo macie takie życzenie, to ja oczywiście będę mogła tutaj no, dokładnie sprawdzić właśnie Państwa horoskop w kontekście tego zaćmienia, które będzie miało miejsce jutro. I czy rzeczywiście to zaćmienie przyniesie Państwu coś nowego, czy może też no, nie za bardzo, bo akurat układ planet w Waszym horoskopie no wskazuje na to, że akurat Was to nie dotknie, bo jeżeli macie akurat planety na samym początku znaku, no to tak za bardzo na Was to nie wpłynie, ale warto tutaj, zwłaszcza jeżeli Państwo znacie swoją godzinę urodzenia, sprawdzić, czy jakaś oś, ważna oś horoskopu nie wypada właśnie w tym 19 stopniu byka, skorpiona, lwa albo wodnika, dlatego że jeśli tak, to Państwo również bardzo mocno odczujecie to zaćmienie. Oczywiście będzie to zgodne z tą dziedziną, której dotyczy ta oś, bo jeżeli będziemy mieli zaćmienie na medium celi, czyli na osi kariery, wówczas możemy się spodziewać no, jakichś różnego rodzaju nowych propozycji pracy. Być może zechcemy nagle zmienić pracę, ale możliwe, że to właśnie nas wyrzucą z pracy i trzeba będzie szukać nowej, ale myślę, że to akurat by udało się szybko na tym zaćmieniu jeszcze pracę znaleźć. Natomiast jeżeli będzie to dotyczyło naszego descendentu, czyli osi kontaktów z ludźmi, możemy się spodziewać zupełnie nowych znajomości w naszym życiu, nowych ludzi, którzy tak zupełnie niespodziewanie znajdą się w naszym otoczeniu. No i to już od nas zależy, na ile będziemy chcieli skorzystać właśnie z tych nowych znajomości, czy też wycofamy się i prawda, przyjrzymy się tym osobom tylko i stwierdzimy, że wolimy trzymać się prawda, tutaj z daleka, czy też właśnie będziemy chcieli zaprzyjaźnić się z nimi. To już prawda, kwestia indywidualna, kwestia naszego charakteru. Natomiast jeżeli takie zaćmienie wypadnie na osi imum celi, czyli na osi mówiącej domu i rodziny, wówczas możemy się spodziewać różnego rodzaju właśnie takich zmian dotyczących rodziny. Kto wie, może nagle zechcemy się przeprowadzić. O, witamy Lilię już po przerwie. Witam ponownie Państwa serdecznie. Trochę długo mnie nie było, ale czasami tak to przerwa się potrafi przedłużyć. Witam Ciebie ponownie serdecznie. Ja również witam. I już na SMS-y poodpowiadałaś, tak? Rozumiem. Właściwie nie, bo czekałam na Ciebie.
A, że wspólnie będziemy odpowiadały, tak? Dobrze, to ale w takim razie państwo będą jeszcze trochę musieli zaczekać, bo teraz ty się będziesz udawała na przerwę. Tak, ja będę się udawała na przerwę, no chyba, że mogę tutaj podać ci dane, prawda, pytanie i może w międzyczasie odpowiesz na pytanie. I tutaj na przykład mamy SMS-a od pani Bożeny. Tak. Pani Bożena urodziła się 6 lutego 1964 roku i pyta, czy poprawi się moja sytuacja finansowa, czy znajdę stałą pracę? Dobrze, to ja w międzyczasie odpowiem, a ty dokończysz. Tak, jak ja dokończę i tutaj zrobię jeszcze horoskop dla pani Bożeny, ale to już po przerwie. Dobrze. Więc dla pani Bożeny, czy poprawi się sprawa finansowa? Jak to dalej będzie z pracą? Pani Bożeno. Ale te sprawy finansowe to takie trochę są połączone jakby z takim wesołym nastawieniem pani do życia. Jest pani osobą wesoło nastawioną do życia i jakąś część pieniędzy pani wydaje na tę rozrywkę, więc może czas pomyśleć o tym, żeby nie to, że zacząć oszczędzać, ale żeby równo rozdzielać pieniążki na to, co chciałoby się z nimi robić. Troszeczkę jakby zewnętrzne działania, które dla pani przychodzą, powodują, że mają wpływ na pani bardzo duży. Nie umie pani się oprzeć pokusom, które do pani przychodzą i w związku z tym te pieniądze jakby od pani odchodzą. Ale przeszłość. Dzisiaj jakoś osoby, w które odpowiadamy na SMS-y, przy każdej osobie praktycznie jest przeszłość, która bardzo zostawia dużo śladu i osoby żyją w przeszłości bardziej jak w przyszłości. I dla pani też jest ponownie tutaj informacja, może będę się powtarzała, ale no cóż, karty wychodzą tak, jakie wychodzą. Energie dzisiejszego dnia dla państwa są widocznie bardzo podobne. Że ta przeszłość daje o sobie znać i będzie ściągała z pani też jeszcze jakby to nie chodzi o długi, ale gdzieś tam jakieś zależności, jakieś obietnice będzie pani musiała spełnić, no i będzie to trochę kosztowne, więc połączone to jest też z tymi finansami z przeszłości. Ale będzie, już mówię, coś dobrego, będzie dobrze, dlatego że w najbliższym czasie, miesiącu do dwóch miesięcy, poprawi pani w swojej wiedzy na temat pracy coś, co spowoduje, że wyniesie panią wyżej do... Podniesie pani kwalifikacje, wzniesie pani opinię o pani. W związku z tym nie to, że będzie pani awansowana, ale przysporzy to pani dodatkowych pieniędzy. To może to być jednorazowe, jakby jakaś nagroda. Ale będzie to wzięte pod uwagę też i na później. A więc proszę, nie wiem, przeczytać mądrą książkę na temat pracy, którą pani robi, żeby podnieść kwalifikacje. Może jakiś kurs, jeden, drugi, może jakaś szkoła. W każdym razie podniesienie kwalifikacji spowoduje, że pani będzie miała możliwość większą uzyskania większych wynagrodzeń do pracy. Odłączy pani się od takiego swojego nastawienia, że ma pani w myślach, ach, chciałabym,
Później jednocześnie to chciałabym, zamienia pani na smutek i na żal. I połączone to jest jakby z takim przeniesieniem na coś i na kogoś. Także proszę odłączyć się od takiej myśli, od informacji, która panią ściąga w dół, dołuje, takie słowo użyję. Proszę dać sobie pozwolenie na to, bo my rzadko kiedy dajemy sobie pozwolenie na to, żeby być lepszym. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sami się blokujemy. Proszę zacząć pozytywnie myśleć. Pozytywne myślenie daje dla naszej podświadomości bardzo dużo, takie duże pole do działania, że ta podświadomość może wybierać z tych pani myśli, z tych pani słów, z tych pani zdań, które pani będzie do siebie pozytywnie mówiła. Takie pozytywne afirmacje to już jest takie oklepane, można by powiedzieć, a myśl pozytywnie, a mów dobre afirmacje. Ale to nie na darmo powstało, nie na darmo rozpowszechnione jest teraz, coraz bardziej się rozpowszechnia też, że jeżeli będziemy dobrze myśleć, jeżeli będziemy dobrze mówić, jeżeli będziemy pozytywnie być nastawieni do czegokolwiek by to nie było, cokolwiek by to nie było, to to będzie przynosiło nam efekty. Gdzieś za jakieś 4 miesiące jest tutaj karta, która, ja tę kartę nazywam Matka Polka. Matka Polka, która się czuje dobrze, ma właśnie poczucie własnej wartości, a więc te pozytywne afirmacje, pozytywne myśli, które zaistnieją u pani, dadzą pani poczucie własnej wartości, stanie się pani sama dla siebie w pełni odpowiedzialna i godna do wszystkiego i przygotowana na wszystko i stanie się pani taką władczynią samej siebie, taką matką Polką może pani zaistnieć. Wcale nie wykluczam, że może to być też i być pani w stanie błogosławionym. Także tutaj informacja o tym, że jeżeli pani chce mieć dziecko, oczekiwałaby pani dziecko, to gdzieś za 4 miesiące plus 5 miesięcy może to dziecko u pani pojawić się i będzie pani wtedy w zupełnie innym nastawieniu i te pozytywne myśli tym bardziej zaistnieją u pani. Ale tak jak powiedziałam, zacząć już od dzisiaj, od teraz, zamknąć przeszłość, bo ta przeszłość daje o sobie znać. Więc jeżeli pani zamknie przeszłość, rozwiąże pani wszelkiego rodzaju zależności, które są z przeszłości, otworzy pani nową energię, nowe możliwości, które spowodują, że przyjdzie nowa energia dla pani i z tą nową energią więcej będzie pani mogła zrobić. Odrzuci pani stare, w sensie takim, że odrzuci, bo załatwi pani wszystko. Ja nie mówię, żeby pani zostawiły sprawy niezałatwione, bo one wcześniej czy później, jeżeli nie będą załatwione, dadzą o sobie znać. I to zazwyczaj bywa w najmniej spodziewanym momencie. A więc jeżeli chcemy, żeby coś nowego do nas przyszło, żeby zaistniało coś dobrego, to rozwiążmy stare sprawy po to, żeby zrobić miejsce. Tak jak chcemy się czuć dobrze w domu, robimy sprzątanie, czyścimy wszystkie kąty i wtedy mamy świeże spojrzenie na mieszkanie, na dom, siadamy na wygodnym swoim ulubionym miejscu i aż przyjemniej nam jest oddychać. Tak samo w sprawach, które powodują, że żyjemy w taki sposób, w jaki żyjemy, a nie wiemy, że żyjemy tak, jak żyjemy, dlaczego tak żyjemy, jeżeli to jest in minus i jesteśmy z tego życia niezadowoleni, to właśnie wpływ mają niezałatwione sprawy gdzieś tam, które czasami to są błahostki,
i lekceważymy załatwienie tych spraw, nie chcemy jakby przywiązywać do tego wagi, bo mówimy, a to taka mała rzecz, a to kiedyś tam zrobię. A to kiedyś tam zdrowie ma tak duże znaczenie, że dzisiaj nie dzieje się tak, jak byśmy chcieli. A więc im szybciej każdy, bo teraz nie tylko do pani Bożeny się zwracam, także mamy połączenie, więc za chwileczkę dla pani Bożeny jakby dokończę ten rozkład, który był. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam zapisać na sobotni rytuał. Zapisać na sobotni rytuał, a to dobrze, bardzo proszę, ale to mogę poprosić, żeby pani, czy będzie ktoś mógł w reżyserce zapisać panią na ten sobotni rytuał? Tak, ja chciałam całą rodzinkę zapisać. Słucham? Całą rodzinę. Tak, czy ja mogę poprosić w reżyserce, żeby pani zapisała, tak? Bo ja nie mam przy sobie do zapisywania możliwości kartki i długopisu, także proszę podać teraz, tak, bardzo proszę. Czesława, 18.05.1954. Tak, zapisane jest. Teresa, 24.04.1956. Tak. Sławomir, 24.03.1966. Tak. Rafał, 25.01.1993. Tak. Natalia, 8.05.1994. Tak? Jeszcze ktoś? Nie, wszyscy. To już wszyscy, tak? Dobrze, wszystkich mamy zapisanych, także bardzo proszę oczekiwać soboty. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. Dla pani Bożeny dokończenie SMS-a, informacji. Jeżeli oczyści pani tę przeszłość, zamknie pani przeszłość, ta nowa energia, która pojawi się, będzie dla pani korzystna. Pytała pani o pracę, prawda, jak z tą pracą, bo tak troszeczkę od tej pracy odeszliśmy. Więcej informacji Tarot dał na to, co dobrze byłoby, żeby pani zrobiła. Więc ta praca będzie, przyjdzie do pani możliwość większego zarobku. Natomiast jakby takim warunkiem do tego jest to, żeby pani pozamykała wszystkie sprawy, które są też połączone z tą pracą, bo nie ma miejsca na to, żeby przyszła i żeby zaistniała nowa energia. I jeżeli zrobi pani takie pożegnanie i zamknięcie tych wszystkich spraw, to wszystkie energie, które są dla nas pomocne w postaci aniołów, w postaci żywiołów, to one będą miały pole do popisu wręcz, żeby pani móc pomóc. Bo jak nie ma miejsca na to, żeby mogła pani gdzieś z czymś zaistnieć, no to one nawet gdyby chciały pomagać, to nie mogą pomóc, bo nie ma przestrzeni na to, żeby mogło to zaistnieć. Także proszę zrobić wiosenne, późnowiosenne porządki ze sobą i przestrzeń oczyszczona spowoduje, że przyjdzie do pani energia, że ta praca będzie dla pani korzystna i będzie pani z niej zadowolona. No i przede wszystkim też przyjdzie ten dobry czas energii Matki Polki. Także tutaj też takie dodatkowe błogosławieństwo, które przyjdzie i no też może dać pani radość, prawda? Więc jakby niespodziewane, a może i spodziewane, ja tutaj nie chcę używać takich słów, nowe narodziny zawsze są czymś, co przynosi nowe.
I to nowe daje nam możliwość wtedy realizacji siebie pod każdym względem. Narodziny dziecka jest to, tak jak wcześniej tutaj rozmawiała, dzwoniła pani, pytała o karmę. Jest to też właśnie połączenie karmiczne. Jeżeli pojawia się w naszym życiu dziecko, no to jest to silne połączenie, bo my dajemy komuś życie, dajemy możliwość komuś zaistnieć w materii, dajemy możliwość komuś, żeby ten ktoś miał możliwość realizacji siebie. Taka dusza wybiera sobie matkę, wybiera sobie ojca, wybiera sobie miejsce, w którym ci rodzice przyszli, żyją, jaka to jest miejscowość, jakie to jest państwo, jaki to jest region świata. I wtedy ta realizacja jest możliwa. I dlatego każde poczęcie jest taką łaską dla duszy, która chce zejść na ziemię i realizować siebie tutaj na ziemi. Nie zawsze wszystkie plany, które dusza ma, żeby zrealizować, realizują się. No, bo w bardzo prosty sposób. Mamy wolną wolę, dał nam Pan Bóg wolną wolę i ta wolna wola czasami nas z tej głównej drogi, którą sobie jako dusza założyliśmy, że będziemy szli i doświadczać i realizować się i to prawo karmiczne też będzie się realizować im plus, im minus w każdym kierunku, to też ta nasza wolna wola powoduje, że czasami schodzimy z tej drogi i dodatkowo zbieramy sobie punkty na przerabianie karmy. Tak, w tym wcieleniu, w którym jesteśmy, w którym się rodzimy, jakby obecnym tu i teraz, tak samo i zbieramy sobie te zależności karmiczne do następnego wcielenia. Także tutaj musimy pamiętać o tym, że nasze postępowanie i wszystko to, co nas w życiu spotyka tu i teraz, w całej długości lat naszego życia, zawdzięczamy tylko sobie, właśnie poprzez naszą wolną wolę. Nie możemy mieć pretensji i żalu do kogoś, że ktoś nam coś zrobił, że mama, tata nas nie kochali, że sąsiadów mieliśmy złych, albo dzieci są też niedobre. Wszystko to jest wynikiem prawa przyczyny i skutku właśnie tego obciążenia karmicznego. I tak miało być, ale nasze wybory, ta nasza wolna wola, jeszcze jeżeli my z tej drogi odchodzimy troszeczkę w boczną drogę, schodzimy przez nasze postępowanie, no to dodajemy sobie jeszcze tego, a jeżeli to jest in plus, no to jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się z tego, co nas spotyka, ale jeżeli to jest in minus, no to wtedy są płacze i zazwyczaj, Panie Boże, za co? Co ja takiego zrobiłem, że tak mi się wydarzyło, prawda, Ewuniu? Tak to no jest. Właśnie, tak, to nam się wydaje, że to tutaj ktoś nam krzywdę zrobił, a natomiast zapominamy, jak my się wcześniej zachowywaliśmy wobec innych i jakby to już nam zupełnie umyka, więc po prostu to nam się dzieje na własne życzenie, można wręcz powiedzieć, mimo tego, że to wcale sobie tego nie życzymy, ale tak to właśnie się dzieje. I mamy, zapisujemy sobie połączenie. Dane anonimowe. Tak. Tak. Witamy serdecznie, dobry wieczór. Dobry witamy. Wieczór, witam również. Już będziemy odpowiadać na pytanie.
Czyli rozumiem, że horoskop robimy dla córki przede wszystkim, wie tak? Pani, co nie, ja bym chciała się zapytać taką rzecz. Czy moja córka wyjedzie za granicę do pracy? A konkretnie? No do Niemiec ma jechać. A nie zna pani jej godziny urodzenia? Bo tutaj mogłabym określić, czy akurat ten kraj jest dla niej dobry. Wie pani co, że kurczę, zapomniałam, w 8:30 rano mi się wydaje. Pani co, z wrażenia już zapomniałam. Ale wiem, to będzie w 8:30 rano. A miejsce urodzenia? Miejsce urodzenia Cieszyn. Dobrze. To zaraz zobaczymy, jak tutaj u niej będzie. To znaczy niedobry czas na wyjazdy, pani mówię? Zaraz zobaczę, bo muszę sobie w ogóle wpisać dane. A Lilio, co widzisz w kartach? Właśnie już oglądam. Córka ma bardzo silną, taką mocną osobowość, mocną wiedzę i ona jakby nie da sobą tak prowadzić bardzo dobrze, że wie, co chce, chociaż nie zawsze wykorzystuje to. Mimo, że wie, co chce, to prawda, no właśnie. I ma tutaj dwie możliwości. Ten wyjazd do Niemiec to wcale nie jest takim dla niej nawet na tę chwilę jakby, o, że to takie coś wspaniałego jest. Ona się zastanawia, ma dwie możliwości wyboru, albo wyjazd do tych Niemiec, albo druga jakaś rzecz, która na nią czeka. No i zastanawia się, bo ma jakby, czy ona ma takie możliwości, że dom ją trzyma, ma ograniczenie, hasło dom, ja tak powiem, tak. Prawda, no właśnie, tak. Ten dom i ten dom ją trzyma, więc jeżeli będzie pani z nią rozmawiała, to proszę jakby dać jej taką informację, że ona sama musi zadecydować i to bardzo poważnie tutaj, czy co dla niej to hasło znaczy ten dom, bo może to być tak, że ona emocjonalnie nie może się odłączyć od domu, a że jakby wyjechała, to by się wcale nic nie stało, że to byłaby i dobre dla niej doświadczenie, bardzo dobry wyjazd, bo tutaj wychodzi na to, że to byłoby bardzo dobre. Znaczy, mogę nawet pokusić się, że po rozmowie z panią ona podejmie decyzję, żeby jednak wyjechać, bo ten wyjazd dla niej jest dobry. Chociaż tam ją może troszeczkę spotkać, jakieś mogą być nieporozumienia, jakieś niewielkie przykrości, że czasami ta gwiazda dla niej nie będzie i wszystko, co tam jakby układa sobie, że byłoby załatwione w 100% pomyślnie, to mogą być tam jakieś malutkie niedociągnięcia, ale to nie będzie takie straszne. Może to, co się nie powiedzie jej w jakiejś tam sytuacji, w jakimś momencie, da jej tylko wiedzę, nauczy ją, jak dalej postępować, jak dalej być. Ma tutaj kartę, w której jest zawarta cała wiedza i mądrość wszystkich kart Tarota. Karta Świat jest kartą otwartą na wszystko. Wszystkie żywioły pomagają wtedy takiej osobie, że może zaistnieć. Oczywiście, jeżeli umiejętnie wyciąga ta osoba wnioski z tego, co ją spotyka, z tego, gdzie jest, w czym jest, jak tą swoją wolną wolę wykorzystać. Także wyjazd będzie pomyślny, będzie dobry, ale żeby jej ten dom nie obciążał serca smutku i żalu, że ona musi coś zostawić. Bo jeżeli będzie miała w sobie nastawienie takie, że tęsknić będzie za tym domem, że będzie żal, że ach, zostawiłam, nie będzie w 100% mogła się cieszyć tym wyjazdem, to te myśli smutku, żalu spowodują, że ona będzie przyciągać takie rzeczy, które będą jej ten smutek i żal powiększać i pogłębiać. A to różnie może się skończyć. Tak więc skoro pani dzwoni do nas tutaj z pytaniem o informacje dla niej, to bardzo proszę z nią przedyskutować hasło temat dom, co to dla niej znaczy, co to dla niej jest, żeby ten dom, który może zostawić, nie spowodował, że nie zostawi go, bo
bo na przykład nie zostawi pani, prawda? Miłość córki do matki spowoduje, że ona jednak, mimo że będzie miała możliwość dobrej pracy, dobrego wyjazdu, to ta miłość do pani zatrzyma ją tutaj, bo sobie będzie myślała, nie będzie miała odwagi nawet pomyśleć o tym, nie chce mamy zostawić, nie chce rodziny zostawić, nie chce zostawiać nikogo, żeby ten ktoś nie cierpiał z tej naszej rozłąki, prawda, że wyjedzie i że będą osoby, które ma zostawić, cierpiały z tego powodu. Więc tutaj też pani udział jako rodzina, jako dom będzie w udziale, więc nie wiem, nastawienie dobrze. Pani... Przepraszam, że tak? Wejdę w słowo. Proszę mi te... Halo? Tak, 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 słuchamy panią. Wie pani co, teraz proszę mi powiedzieć, czy ona wróci z tego wyjazdu? Z tej pracy tutaj gdzieś w Polsce pracować? Proszę pani, tutaj jest... Może wrócić, tak. Tutaj jest karta, która mówi o tym, że może mieć jakieś doświadczenie, o którym mówiłam wcześniej, że to może mieć doświadczenie, które spowoduje, że może wrócić. I to jakby będzie takim jej impulsem na powrót. Aha, tak. Teraz mi proszę, przepraszam, że wchodzę w słowo. Tak, proszę, tak, proszę. Teraz chcę powiedzieć, czy może, bo ponieważ ona jest panną, tak. Może spotka tam kogoś? Spotka kogoś. Spotka kogoś, będzie miała doświadczenie i to doświadczenie z tym kimś spowoduje, że właśnie ona może w związku z tym wrócić, bo to nie zupełnie koniecznie po jej myśli będzie tam się wszystko odbywało. Więc jakby pierwsza część jej tam pobytu będzie bardzo dobra, bardzo pozytywna. Ale doświadczenie, którego nabierze tam, które doświadczy, które dostanie, bardzo ją mocno doświadczy i wyciągnie z tego wnioski, można by rzec, to będą wnioski na całe życie. Ale no, tak jak mówiłam wcześniej o prawie przyczyny i skutku, o karmie, że po to przychodzimy tutaj na ziemię, żeby, tak, ja słyszałam, żeby prawda, doświadczać, żeby się realizować, tak. Żeby dusza się realizowała, więc nie uciekniemy od tego, tak powiem w skrócie. To znaczy, mam jej nie bronić wyjazdu? Nie, proszę jej nie zatrzymywać, dlatego że jak pani będzie ją zatrzymywać, to ona pójdzie jakby, ta droga karmiczna jej, którą ma, tak jak karty tutaj pokazują, że ona wyjedzie, zresztą zobaczymy, co powie koleżanka z astrologicznego punktu widzenia, że okej, ona nie wyjedzie, nie będzie się realizować w takiej możliwości, jaką miała, że byłaby dla niej najlepsza, tak to powiem, ale co ma doświadczyć, to ona i tak doświadczy wcześniej czy później. Mało tego, jeżeli nie wybierze się poprzez tę swoją wolną wolę, tej swojej drogi, takiej pierwszej, która przychodzi, to doświadczenie, które ma człowiek doświadczyć, jeżeli nie doświadcza w taki sposób, jaki miał doświadczyć, to następne doświadczenie jest mocniejsze, silniejsze i bardziej rozumiem. Doświadcza, bardziej przeżywa. Więc pani tutaj jakby rolą jest to, żeby zaakceptować jej ten wyjazd, pomóc jej w tym wyjeździe, no ale oczywiście też wspierać. Nie mówię, że to ma być wyjeżdżaj i rób sobie, co chcesz, prawda? Tak, dokładnie. A wie pani, co jeszcze nie można... Przepraszam, tak? Że wchodzę w słowo. Proszę bardzo, proszę, to pani pyta. Ale nie pani nie potrafi, co ona tam będzie robić, jaką pracę będzie miała. Proszę pani, tutaj to... To nie idzie określić. Znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo jak ja pani powiem, co ona ma robić, to ona, pani jej powie i ona się już tym zasugeruje. Natomiast ja jestem za tym, żeby dać informację. Ja daję informację, że ona... tam będzie miała bardzo dobrą możliwość zaistnienia. I teraz jak ja powiem, co ona ma zrobić, powiem, żeby była kelnerką, to jak ona dostanie możliwość pracy kierownika sali w lokalu, rozumiem. To ona nie przyjmie tego. Dokładnie. Bo powie pani, że miałaś być kelnerką, a nie kierownikiem sali. Rozumie pani. Więc niech ona idzie za swoim sercem, za tym, co jej będzie w duszy mówiło. I to są najlepsze te momenty. Im dłużej się radzimy, im dłużej się zastanawiamy fajnie. Nad tym, co robić,
zrobić, to tym mniej pozytywne podejmujemy decyzje. Dziękuję pani bardzo. Proszę bardzo, bardzo pani. Proszę bardzo. No. Niech się dobrze darzy córce i życzę, no, daj Boże, żeby tak, jej to prawo przyczyny, prawo przyczyny i skutku było jak najlepsze dla niej, dla jej doświadczenia. Proszę dziękuję ciebie bardzo. Teraz, Ewa, dziękuję bardzo. Tak, ja tutaj zrobiłam dla niej mapę i cóż mi tutaj wychodzi? Niemcy nie do końca to jest dla niej miejsce, dlatego że tam po prostu może ona się nie odnaleźć, albo ona będzie tam musiała po prostu wykazać się dużą, dużą pracowitością i będą od niej wymagać bardzo dużo, więc Niemcy nie do końca tak. Natomiast u niej bardzo dobrym pomysłem byłaby Irlandia, ale nie, może... ona tylko te Niemcy. Tylko. To tylko. No to może jednak kiedyś jeszcze na przyszłość przemyśli sprawę, dlatego że największą karierę, właściwie taką najłatwiej dojdzie do sukcesów zawodowych właśnie tak Irlandia, ale bardziej mi się tutaj zaznacza przede wszystkim Portugalia, Lizbona i północna część Hiszpanii, Galicja. No ona była już w Portugalii. No właśnie, także to jest dla niej... No a teraz, przepraszam, że wchodzę w słowo, teraz ty właśnie już ma załatwione te Niemcy i już ten... Tam ją karma jeśli prowadzi. Ma załatwione, niech jedzie. Widocznie tam ją karma tam prowadzi. Ma, tak właśnie, karma ją tam prowadzi. Ona ma tam coś przeżyć, czegoś się nauczyć. Nawet jeżeli może różnie być z zadowoleniem prawda, z tego doświadczenia, to jednak każde doświadczenie jest nam potrzebne, bo nas rozwija. Więc niech jedzie. Natomiast, ona tam po to pojedzie. Natomiast zaraz zobaczymy, jak tutaj w tranzytach, cóż takiego u niej słychać. Tylko, że się boję, wie pani. Tak. Proszę się nie bać. Nie, proszę się nie bać, bo będzie pani ściągała energię lęku, tak. A to będzie przyciągać wszystko to, co jest z lękiem połączone. Więc ona proszę być optymistycznie nastawioną. Tak, że właśnie tam pojedzie się zrealizować. Tutaj optymizm, bo ona się pojedzie zrealizować. Jej jest pisane to, dlatego że ona ma Jowisza w 9 domu. Czyli u niej to wszystko, co dobre w życiu, bo u niej jest bardzo mocny ten Jowisz w byku, więc u niej wszelkie pieniądze, dobra i całe szczęście, u niej płynie to z zagranicy. Dodatkowo ona ma jeszcze bardzo dużo planet w 11 domu i czasami właśnie 11 dom może mówić o tym, że ona w miejscu swojego zamieszkania nie potrafi się odnaleźć. Ona po prostu w Polsce czuje się nie do końca dobrze. Tym bardziej, że ona jest bardzo krytyczna wobec siebie, dlatego że ma Słońce w koniunkcji z Saturnem, więc bardzo dużo wymaga od siebie. Innych też bardzo srogo krytykuje. Wydaje im się, że jeżeli komuś zwróci na coś uwagę i to w mało wybredny sposób, to robi komuś przysługę, bo ktoś się wreszcie nauczy. Tymczasem kogoś bardzo rani i siebie też rani, bo zbyt krytycznie podchodzi do wszystkiego. Na szczęście tutaj mamy dosyć pozytywne układy planet, czyli przede wszystkim koniunkcja Wenus z Merkurym w znaku Lwa, więc dobrze by było, gdyby ona mogła też realizować się na polu artystycznym, albo żeby to było też coś związanego ze sztuką, bo ma dziewczyna talenty artystyczne, tyle tylko, że ona zupełnie nie wierzy w siebie właśnie przez koniunkcję Słońca z Saturnem, ale zagranica jest jej pisana. I u niej wszelkie właśnie powodzenie płynie z zagranicy, więc jeżeli będzie w Polsce, to przynajmniej niech pracuje w zagranicznych firmach właśnie albo z Irlandii, albo właśnie z Galicji, albo z Portugalii. To chociaż to, jeżeli tam już nie chce jechać, zobaczymy jak tutaj, co planety przynoszą jej na najbliższy czas. Przede wszystkim widzę u niej na chwilę obecną duże takie zwątpienie w sens życia jako takiego. Chęć zamknięcia starych pomysłów, starych takich już, czy urwania jakichś niepotrzebnych znajomości po to, żeby móc zacząć żyć na nowo. Widzę u niej w drugiej połowie maja duże, duże zmiany w życiu i przede wszystkim ta końcówka maja jest dla niej bardzo ważna, jeżeli chodzi o karierę zawodową, więc niech ona działa właśnie na polu zawodowym, bo to, co ona teraz sobie wypracuje, to jej przyniesie to duże korzyści. Taki układ planet zdarza się raz na 12 lat, więc niech ona tutaj nie prześpi tego momentu. Niech na przełomie maja i czerwca działa zawodowo, bo to właściwie czegokolwiek się nie tknie, zamieni się w złoto, więc niech się nie boi działać, tylko odważnie idzie do przodu. Bardzo tutaj korzystny
Właśnie jest u niej ta końcówka maja, jak również czerwiec, bardzo dobrym jest dla niej miesiącem. Pozytywnie zapowiada się również lipiec. Natomiast w sierpniu przyjdzie taki moment, kiedy ona zechce wprowadzić jeszcze większe zmiany w swoim życiu, tak jakby już bardziej radykalnie odciąć się od przeszłości i wreszcie postawić na siebie, dlatego że ona czasami może mieć takie wrażenie, że u niej wszystko się później w życiu zaczyna, że nie wiem, koleżanki pewnie już dawno powychodziły za mąż, mają dzieci, a u niej to wszystko dzieje się z takim opóźnieniem. I ona już będzie miała tego dosyć, bo ona stwierdzi, że ma już lat tyle, ile ma i że jak nie teraz, to kiedy? Że ona w końcu będzie chciała realizować wyłącznie swoje pomysły i swoje plany. Natomiast nie do końca jeszcze i to będzie wychodziło, bo widzę, że jeszcze na początku września znowu będzie miała ten tranzyt Saturna do Saturna, kwadraturę, co może mówić właśnie o takim cierpieniu, depresji i to może być tak, że z jednej strony ona będzie z całej duszy pragnęła tych zmian, odciąć się od starych schematów, ale z drugiej strony będzie coś, co ją będzie ściągało właśnie do tej przeszłości, więc ona tak będzie na takim, można powiedzieć, rozdrożu, będzie chciała pójść do przodu, ale nie będzie umiała się rozstać z przeszłością, coś ją będzie trzymało, to zresztą Lilia mówiła o tym wyraźnie, że tu może właśnie chodzić o sprawy rodzinne. Bo jak wyjedzie, to w tym momencie tutaj oddala się od rodziny i tu może być właśnie ten taki no, dosyć głęboki dla niej trudny dylemat. Natomiast to jej się uda przezwyciężyć i ja widzę, że u niej duże zmiany będą przede wszystkim we wrześniu, zwłaszcza pod koniec września, duża zmiana, jeżeli chodzi o finanse, ale całkiem możliwe, więc jeżeli wyjedzie tam do tych Niemiec, to niech ona tam dobrze zwróci uwagę na wszystkie dokumenty, na pracodawcę, czy rzeczywiście wszystko będzie w porządku, bo tutaj może być taka sytuacja, że ona będzie musiała zawalczyć o to, żeby ktoś jej wypłacił pieniądze, które jej się słusznie należą, więc niech na to zwróci uwagę, jak już tam pojedzie do tych Niemiec. Co tu mi się pokazuje? Jeszcze taka duża zmiana i chęć wprowadzenia takich dużych zmian w życiu w ogóle, to mi się pokazuje tutaj przede wszystkim właśnie w listopadzie. Natomiast końcówka listopada będzie dla niej trudna, dlatego że będzie miała tranzyt Saturna do Księżyca. To jest jeden z trudniejszych tranzytów Saturna, dlatego że Saturn uderza w to, co jest dla nas najcenniejsze, najważniejsze. Więc fakt, że ona będzie musiała oddalić się od rodziny, może być dla niej po prostu przykry i bolesny. Więc proszę tutaj ją jako matka wspierać i dać jej do zrozumienia, że ona ma prawo żyć swoim życiem, realizować swoje szczęście i swoje potrzeby, chociaż ja rozumiem, że jako matce pewnie pani jest troszkę trudno, kiedy córka prawda, wyjeżdża gdzieś daleko i nie ma jej przy pani, ale ona ma realizować swoje życie i ona do tego dojrzeje i im bardziej pani ją będzie właśnie wspierała w tym, żeby ona dążyła do swoich celów tak, jak ona chce, tym będzie jej po prostu dużo, dużo łatwiej. Tak tutaj to wygląda na najbliższy czas i może spojrzę jeszcze na przyszły rok. Widzę jakieś takie bardzo duże zmiany u niej w marcu, ogólnie pozytywne zmiany, sporo pracy też widzę, bo jest dużo takich tranzytów i Jowisza do Jowisza, które mówią, że pieniądze są, ale trzeba zarobić na nie. Jest też w lipcu przyszłego roku tranzyt Saturna po Marsie, co też może mówić o tym, że po prostu trzeba się będzie wziąć do pracy. I to tak solidnie. I to też taki moment, kiedy trzeba zwrócić uwagę na zdrowie, dlatego że ona może być przemęczona, przepracowana i organizm zastrajkuje, powie, zadbaj w końcu również o mnie. Ale jeszcze widzę bardzo dobrą rzecz u niej. Tranzyt Jowisza do Słońca to jest to, na co wszyscy czekają. To jest przede wszystkim wrzesień 2014 roku, wówczas rzeczywiście wiele spraw się przed nią pootwiera, ułoży się wreszcie po jej myśli, tak jak ona by sobie tego życzyła. Także właśnie ten wrzesień 2014 bardzo pozytywny, a teraz ma Jowisza, który będzie szedł przez jej 10 dom, więc niech koniecznie działa właśnie na polu zawodowym. No właśnie, drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się, czy korzystny będzie dla Was wyjazd za granicę, czy
teraz macie szukać pracy, czy ją znajdziecie teraz właśnie, czy też kiedy zastanawiacie się, kiedy spotkacie wymarzonego mężczyznę, czy też wymarzoną kobietę, to dzwońcie do nas. My z wielką chęcią odpowiemy na takie pytania. Numer telefonu, myślę, wszystkim doskonale znany, 708-588-444. Natomiast jeżeli nie chcecie rozmawiać z nami tutaj na wizji, to przypominam o numerze, który prowadzi poza wizję, numer 708-788-660. Tam system telefoniczny połączy Was z losowo wybranym doradcą, który odpowie na Państwa pytania. No i przypominam o naszych doradcach, którzy są zalogowani pod tak zwanymi numerami dedykowanymi. Teraz dostępna jest dla Państwa wróżka na net, także dzwońcie również do na net. I właśnie a propos Karmy, ona niedawno dostała w prezencie karty, które mówią o tym, jak wpływ przodków naszej rodziny, jakie działanie przodków w naszym, można powiedzieć, drzewie genealogicznym ma na nas samych obecnie. Także co nasi przodkowie narozrabiali, że my mamy teraz tak, jak mamy. A my tymczasem witamy kolejną osobę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słuchamy. Dobry wieczór. Tak, dobry tak, wieczór. Witamy. Moje imię Magdalena, urodzona 29 czerwca 1978 roku. Mam takie pytanie. Chciałabym założyć działalność gospodarczą, no i wiązałoby się to z wyjazdem za granicę. Chciałabym zapytać, czy ten wyjazd byłby dochodowy, czy jest to dobry pomysł i w ogóle, czy moja droga jest związana z krajem, czy z wyjazdem. Oraz jak będzie wyglądało moje życie uczuciowe, no i przede wszystkim, czy sprawy, które wcześniej były sprawy zawodowe związane z zagranicą, czy one mają jakąś szansę, rację bytu, żeby powróciły, czy po prostu mam się nie łudzić. Pani Magdo, poproszę datę, przepraszam, godzinę urodzenia, bo to jest tutaj najważniejsza informacja. 15:30, coś takiego. A miejsce urodzenia? Dokładnie. Bydgoszcz. Zaraz zobaczymy, jak tutaj u Pani wygląda horoskop. Przede wszystkim, jak wygląda dziewiąty dom w tym horoskopie, bo im więcej planet w dziewiątym domu, tym po prostu jest nam pisana ta zagranica. A zobaczymy, co tutaj karty powiedzą. No właśnie, przede wszystkim rozłączyła się nam Pani. Rozłączyła się nam Pani, no ale dobrze, to powiemy kilka zdań. Przede wszystkim, czy założyć tę działalność? Tak, za granicą. Tutaj, tak, tutaj to z tych wszystkich pytań, to na tę chwilę jakby najważniejsze pytanie, ja takie wyciągam. Tutaj wychodzi mężczyzna przy tym Pani, no właśnie nie możemy zadać Pani pytania, bo się Pani rozłączyła nam, ale wychodzi tutaj mężczyzna, więc jeżeli Pani będzie brała pod uwagę i zależności, jakie będzie miała Pani z tym mężczyzną, no to tutaj proszę uważać, tylko tyle powiem. Pieniądze będą, ale nie będzie przy tym radości, więc tutaj ten mężczyzna, szkoda, że Pani nie ma, że nie możemy jakby dać szerszej takiej informacji. Natomiast, okej, bez rozmowy, pieniądze będą, będzie miała Pani smutek i żal, nie bardzo będzie Pani z tego zadowolona. Właściwie to nie będzie Pani później po jakimś czasie wiedziała, czy się z tego cieszyć, czy się z tego nie cieszyć. Bo czasami to jest tak, że mamy, realizują się nasze marzenia, ale jak one się już zrealizują, to właściwie tak siadamy i tak, no i co ja właściwie z tego mam? No i co mi z tego, że ja to mam? Prawda? Więc realizacja tego Pani podjętej decyzji finansowo będzie dobra, będzie pozytywna. Natomiast jakieś takie emocjonalne z tym połączone sprawy będą nie za bardzo. Ale to wszystko być może przede wszystkim będzie na to niezadowolenie miało wpływ dziecko. Proszę wziąć pod uwagę hasło dziecko.
i to hasło, to dziecko będzie pani taką troszeczkę jakby, nie to, że przeszkodą, nie chciałabym używać słowa przeszkodą, ale dziecko spowoduje, że właśnie nie będzie pani miała takiej radości, bo więcej czasu, emocji i uwagi będzie pani musiała poświęcić na to dziecko, niż na wszystko to, co będzie połączone z tą pracą. Mężczyzna, który tutaj pokazał się z głównego przełożenia, będzie jakby współodpowiedzialny do tego pani niezadowolenia. Więc proszę zwracać uwagę na to, z kim pani i co pani będzie załatwiać, co będzie robić, bo to przede wszystkim będzie zależało, jakie będzie miała pani podejście do tego mężczyzny. Ten mężczyzna da pani bardzo dużo takiego jednorazowego, przykrego doświadczenia. W ten sposób to określę. Będzie jednorazowe, przykre doświadczenie, które spowoduje, że ta pani radość i energia radości dobrze działającej pracy spowoduje, że życie prywatne, bo to będzie trzeba rozdzielić, praca pracą, życie prywatne. I to życie prywatne nie pozwoli pani na radość i na cieszenie się tym, co zaistnieje, co mogłoby zaistnieć. Także nie wiem, może proszę podjąć decyzję, czy mężczyzna, który koło pani jest, czy wybrać tego mężczyznę. Bo tutaj to, co ja mówię, to wszystko może się spełnić, ale nie musi się spełnić. Karty mówią na dzisiaj, co może zaistnieć. Natomiast pani dostała już dzisiaj informację i może pani wpłynąć na to, że może to nie zaistnieć. I właśnie ostatnia karta, która jakby wyszła z informacji, jeżeli jak powiedziałam, że może to się nie zrealizować, więc jeżeli pani będzie nastawiona na tylko i wyłącznie robienie pieniędzy, to wtedy pani jakby odejdzie od mężczyzny, który się pojawi i będzie przy pani boku w tym interesie i zamiast dzielić siebie na pracę i mężczyznę, wybierze pani pracę. I wtedy wszystko to, co połączone będzie z tym mężczyzną, odejdzie od pani i nie będzie się sprawdzała część rzeczy, którą tutaj powiedziałam. Ale nie sprawdzi się wtedy, jeżeli pani nie będzie podejmowała decyzji, nie włączy pani do swojego życia mężczyzny. Jeżeli pani pójdzie tylko w pracę, to będzie pani miała korzyści i mało tego, będzie to jeszcze jakby z taką łaską boską, opatrznością boską prowadzone i ta materia do pani przyjdzie i będzie pani miała dobry, zadowalający, nawet nie zadowalający, dobry biznes. Wybór należy do pani. Ja dałam informację. Jak potoczy się życie, to może za jakiś czas prosimy o telefon i da nam pani informację, co się z tego wszystkiego pani sprawdziło, bo zaznaczam, nie łączyć pracy razem z życiem prywatnym. Czasami trzeba umieć oddzielić jedno od drugiego i wtedy nie ma problemów i nie ma smutku i żalu. A ty, Ewo, jak astrologicznie mówią gwiazdy? Tak, ja przede wszystkim nałożyłam horoskop pani Magdy na mapę i wprawdzie pani Magda, szkoda, że się rozłączyła, bo tak właściwie to nie wiemy, gdzie ona się wybiera i gdzie tę działalność, w jakim kraju zamierza założyć. Natomiast, pani Magda, jeżeli pani ogląda, może pani tutaj odnajdzie jakieś właśnie miejsce dla siebie. Co też tutaj przede wszystkim planety mówią? Dla pani tak, może być jak najbardziej Anglia, z zaznaczeniem, żeby to było bardziej tutaj ta zachodnia Anglia, ewentualnie może być Szkocja, chociaż tam pewnie pani będzie troszkę trudno na początku. Może być tutaj ta południowo-zachodnia Anglia, ewentualnie może być również Hiszpania, środkowa Hiszpania tutaj przede wszystkim.
Madryt może być i tutaj właściwie od Madrytu na zachód. To też jest tutaj dla Pani dobre, dobre miejsce. Ewentualnie gdzie jeszcze? Pani ma też całkiem dobry horoskop na Polskę, tak swoją drogą, więc Pani karierę może zrobić równie dobrze w Polsce. Więc tak, przez Polskę przechodzi też bardzo dobra linia Wenus, więc tutaj też Pani zostanie dostrzeżona i Pani będzie mogła się realizować zawodowo. Ewentualnie ta linia ciągnie się dalej jeszcze właśnie tutaj na Skandynawię. Tutaj mamy właśnie Polskę i ewentualnie mamy Słowację, Węgry i dalej tutaj mamy właśnie, idzie to na południe. Włochy, też to nie jest całkiem zły pomysł, ale tam bardziej będzie to związane właśnie z życiem rodzinnym niż zawodowym. Inne kontynenty to dobra będzie Ameryka Południowa i niektóre regiony Ameryki Północnej, zwłaszcza środkowa część i samo zachodnie wybrzeże, wschodnie już mniej. Natomiast zaraz zobaczymy tutaj jeszcze, jakie ma Pani tranzyty. Bo tak, właśnie zastanawiałam się, czy ma Pani mocny dziewiąty dom w horoskopie. No i ma Pani, stąd też właśnie pomysł tego wyjazdu za granicę. Bo proszę tutaj spojrzeć, ma Pani, nie dosyć, że ma Pani koniunkcję Słońca z Jowiszem, więc Pani jest po prostu urodzoną szczęściarą. I bieda to Pani nie grozi pod żadnym pozorem, więc nawet jeżeli w życiu miała Pani jakieś takie przejściowe kłopoty, to zawsze Pani spada jak kot na cztery łapy, dlatego że no to jest, no ja zawsze mówię, że taki układ w horoskopie to jest lepsze niż wygrana na loterii, bo to jest takie dożywotnie szczęście i taki anioł stróż finansowy, który zawsze przy Pani będzie obecny i tutaj będzie Panią wspierał. Natomiast tak, bardzo fajna jest tutaj Wenus na medium celi, to na Polskę. Więc całkiem tutaj dobrze to działa, nie musi Pani stąd wyjeżdżać, żeby zrobić karierę. I co jedynie tu mi się nie podoba, koniunkcja Wenus z Saturnem. Na szczęście to jest troszkę już daleko ten Saturn od Wenus, natomiast może on troszkę kłopotów sprawić, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie związków, relacji w życiu uczuciowym, dlatego że Pani może mieć tendencję do przyciągania niewłaściwych mężczyzn, takich, którzy zranią Panią, którzy w jakiś sposób potwierdzą jakieś takie złe mniemanie na swój temat, bo niby z jednej strony tu ma Pani świetny tutaj ten układ jowiszowy, ale z drugiej strony właśnie ten Saturn sprawia, że gdzieś tam głęboko ukryte są kompleksy, zwłaszcza na tle urody, które sprawiają, że może Pani przyciągać właśnie takich mężczyzn, którzy akurat wytkną Pani te wady, których Pani najbardziej się wstydzi i najbardziej chce ukryć. Więc tutaj na to trzeba po prostu zwrócić uwagę, po prostu uświadomić sobie właśnie taki schemat. Co tutaj jest jeszcze bardzo pozytywnego? Księżyc, bardzo mocny księżyc w znaku byka na descendencie, czyli na osi kontaktów z ludźmi. Więc to jest kolejny tutaj dowód na to, że w Polsce tutaj dobrze się Pani będzie wiodło. Wprawdzie ten Saturn sprawia, że Pani trudno jest zawodowo osiągnąć spektakularny sukces w szybkim tempie, bo Saturn zawsze mówi o tym, że coś trzeba osiągnąć po czasie, trzeba dużo włożyć pracy, wysiłku, a Pani chciałaby osiągnąć ten sukces już i natychmiast, a Saturn mówi, a właśnie, że nie, że musisz poczekać, że musisz się czegoś nauczyć, rozwinąć, więc stąd pewnie taki pomysł, żeby uciec od tego Saturna i tego, że ten Saturn tutaj Panią hamuje, żeby właśnie wyjechać za granicę i tam automatycznie się ten horoskop poprawi. No i właśnie wielka szkoda, że Pani nie powiedziała, gdzie się Pani wybiera, bo to byłoby tutaj kluczowe, ale jakby nie patrzeć, ten horoskop rzeczywiście mówi ewidentnie o tym, że Pani szczęście leży za granicą i to bez dwóch zdań. I teraz zobaczymy tranzyty na najbliższy czas. Jeżeli chodzi właśnie o zakładanie tej działalności, to bardzo dobrym okresem będzie przełom lipca i sierpnia tego roku. Także jeżeli Pani może założyć tę działalność właśnie w tym okresie, to proszę działać, dlatego że to będzie dla Pani bardzo, bardzo korzystne i to, co Pani zacznie właśnie w tym czasie,
to przyniesie Pani korzyści. Także przełom lipca, początek sierpnia, tutaj dokładna data mi wyszła 29 lipca. Ja już tym razem podam to dlatego, że przecież jak się idzie do urzędu i rejestruje firmę, to mamy przecież na to jakiś wpływ, natomiast nie wiem, czy to nie jest akurat sobota czy niedziela, natomiast może być kilka dni wcześniej, może być kilka dni później, natomiast im bliżej 29 lipca 2013, tym lepiej, także dobrze jest zarejestrować tę działalność właśnie tego dnia i wówczas ta działalność fajnie będzie się tutaj rozwijać. Natomiast tutaj w czerwcu, bo na maj nie pokazało mi tutaj żadnych tranzytów, więc właściwie maj nie przyniesie jakiegoś większego przełomu, natomiast tutaj w czerwcu rzeczywiście tutaj Pani będzie musiała załatwiać różnego rodzaju formalności, zapewne związane właśnie z nowym etapem w życiu i z tym wyjazdem. Natomiast rejestrację tej działalności to właśnie radziłabym się wstrzymać właśnie jak będzie Jowisz robił koniunkcję ze Słońcem w Pani horoskopie. I tutaj mamy jeszcze właściwie takie jowiszowe powodzenie, będzie się utrzymywało przez całe lato 2013 i również na jesieni też będzie dobrze. Natomiast to, o czym mówiła Lilia, wystąpią problemy natury osobistej i rzeczywiście tutaj horoskop pokazuje, zwłaszcza w listopadzie, Pani będzie miała bardzo, bardzo dużo pracy i żeby tę działalność jeszcze bardziej, prawda, rozkręcić, to trzeba będzie włożyć w to jednak dużo pracy. No i przez to tutaj mogą być problemy na tle osobistym. I pod koniec listopada całkiem możliwe, że Pani dojdzie do wniosku, że Pani jest samotna, niekochana i że to nie tak ma wyglądać. Dodatkowo tutaj uczulam, bo na takim tranzycie może być również kłopot z finansami. Także dobrze by było, gdyby Pani po tej dobrej paście latem mogła sobie zaoszczędzić trochę pieniędzy, żeby właśnie przetrwać to listopadowe finansowe osłabienie. Natomiast szczęście i powodzenie i dobra pasja wróci w styczniu 2014 roku. Wówczas rzeczywiście będzie przypływ i radości, i optymizmu, i ta działalność zacznie przynosić już lepsze efekty, wyniki finansowe niż w listopadzie. I zobaczymy, co tutaj się będzie działo dalej. Właściwie takim dosyć istotnym miesiącem będzie kwiecień 2014. Wówczas rzeczywiście trzeba będzie znowu dużo energii włożyć w tę działalność. Ona może Pani przynieść nawet rozgłos, splendor i takie no duże zadowolenie. I co tutaj się jeszcze pokazuje? Rzeczywiście wówczas, zwłaszcza pod koniec kwietnia 2014, Pani będzie tutaj, widzę, no wręcz bardzo zakochana, bo tak tutaj pokazują tranzyty. No i będzie problem, dlatego że z jednej strony będzie fajne uczucie, a z drugiej strony będzie praca, którą trzeba się będzie koniecznie zająć. Pani jako szefowa nie będzie mogła tutaj sobie, prawda, odpuścić. Trzeba będzie ciężko pracować, natomiast właśnie tutaj będzie dylemat między miłością a pracą, bo będzie Pani się chciała realizować i na tym polu, i na tym. No i ciężko będzie to wszystko pogodzić i w maju rzeczywiście tutaj będzie duży sukces finansowy tej firmy, duże powodzenie. Natomiast z drugiej strony Pani będzie bardzo pragnęła tej miłości. Będzie Pani pod silnym wpływem planety Neptun, która skłoni Panią właśnie do romantycznej, duchowej miłości, więc sukces sukcesem, a tutaj zakochanie sprawi, że Pani nawet nie za bardzo będzie umiała się cieszyć tym sukcesem, bo Pani wręcz pomyśli, że no i co mi po tym sukcesie, jak mi tu miłość umyka. I może być właśnie tutaj taki rozdźwięk. Co mi się tutaj pokazuje? W czerwcu 2014 czeka Panią jakaś taka bardzo ważna podróż. Także całkiem możliwe, że zdecyduje się Pani albo jakoś tę działalność jakoś rozszerzyć może na inne kraje i w związku z tym Pani będzie musiała dalej podróżować, albo po prostu będzie to związane z jeszcze inną przeprowadzką do jeszcze może innego miejsca, bo rzeczywiście ta podróż tutaj jest bardzo mocno zaznaczona. No i cały czas jest ta miłość i to w 2014 bardzo silnie tutaj widać zakochanie i chęć bycia, prawda, z mężczyzną, chęć tutaj miłości. No i to się przeplata. Nawet wrzesień 2014 roku jest świetny tranzyt Jowisza przez 10 dom Pani horoskopu. Co prawda w miejscu, gdzie Pani
wyjedzie, ten horoskop się troszkę zmieni, to znaczy nawet nie wiemy jak bardzo, bo nie wiemy, gdzie pani się udaje. Natomiast horoskop urodzeniowy zawsze działa, nawet jeżeli wyjedziemy, więc tranzyty do osi również należy uwzględnić. I właśnie we wrześniu 2014 będzie miała pani naprawdę świetny tranzyt Jowisza po medium celi, czyli po osi kariery, co mówi o tym, że trzeba działać koniecznie, bo taki układ planet zdarza się raz na 12 lat. Może pani rzeczywiście odnieść duże sukcesy. Natomiast Jowisz po Wenus mówi oczywiście o przypływie finansów i o zadowoleniu właśnie z pracy, no ale mówi też o miłości, więc znowu mamy rozdźwięk, że z jednej strony jest praca i jest i miłość i ciężko będzie to pogodzić, zwłaszcza w czasie. Także tak tutaj zapowiadają tranzyty. Natomiast rzeczywiście no, duży sukces, jeżeli chodzi właśnie o tę działalność. I tak numerologicznie jeszcze policzyłam pani datę, jeżeli się nie pomyliłam, to pani jest teraz w trzecim roku numerologicznym, co też mówi, że jest to idealny moment właśnie na zaczynanie nowych rzeczy, dlatego że trzeci rok numerologiczny wnosi zupełnie nowe możliwości do naszego życia. Także proszę działać. I mamy kolejne połączenie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Ewo. Ja mam na imię Małgorzata, ale chciałam zapytać, żeby pani prześledziła najbliższy okres u mojego syna. Dobrze. 1 października 1990. Tak. 16:45. 14:45? 16:45. A miejsce urodzenia? Kraków. A jak on ma na imię? Łukasz. Dobrze. Czyli patrzymy, co u niego, co, tak? Co w najbliższym czasie, bo on powtarza rok akademicki, na własne życzenie zresztą. I później wybiera się dalej, bo chce zrobić licencjat i wybiera się dalej. I gdyby pani była uprzejma... A przepraszam, bo tutaj chyba, czy dobrze zapisałam datę, to jest 1 października? Tak. 1 października, no właśnie, ja napisałam, że styczeń, ale tak czułam, że coś tutaj... Dlatego wolałam jeszcze podpytać na wszelki wypadek. Waga. Waga, no właśnie, czyli urocza osoba, ale bywa, że leniwa. Dobrze, zaraz zobaczymy, cóż tutaj takiego go czeka w najbliższym czasie z tą nauką. I nie tylko, może i ogólnie jakoś, no zresztą pani wie, czym można matkę uspokoić. Czym można uspokoić? Widzę, że tak, przede wszystkim rozrywkowy z niego człowiek. Bardzo lubi, bo ma tak, Jowisza w piątym domu i to jeszcze w znaku lwa, więc bardzo lubi towarzyskie układy, jest bardzo, prawda, takim miłym, ciepłym, serdecznym człowiekiem, bardzo lubianym i z całą pewnością jest bardzo, bardzo przystojny i przynajmniej na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej to narzekać on nie może, dlatego że ma Słońce w koniunkcji z Wenus i to właśnie w znak wagi, więc na pewno jest przeuroczą osobą. Dodatkowo bardzo taki jest wrażliwy, delikatny, miły, ciepły, serdeczny, bo ma księżyc w znaku ryb. Cóż tutaj mamy takiego jeszcze? Te planety i jeszcze w dodatku z Merkurym tutaj są na descendencie, czyli na osi kontaktów z ludźmi. Dlatego dla niego najważniejsze jest towarzystwo i jeszcze raz miłe towarzystwo. Czy mogłaby mi jeszcze pani podpowiedzieć, bo on chciałby zmienić kierunek po tym licencjacie, jakoś tak ukierunkować mnie. Cóż tutaj takiego on mógłby robić? Tak, może się zajmować sztuką, dlatego że właśnie z uwagi na to, że ma mocny wpływ planety Wenus w horoskopie, bo na czym może zarabiać? Patrzymy, gdzie ma drugi dom. I ma bardzo mocną Wenus, więc pieniądze wcześniej czy później i tak zarobi, więc proszę się o to nie martwić. Tyle tylko, że tak, może zarabiać na sztuce i na wszystkich dziedzinach związanych, polegających na kontakcie z ludźmi, bo tutaj on jest w tym dobry, on to lubi i na tym polu może się świetnie realizować, więc wszystkie dziedziny, które polegają z jednej strony na sztuce, z drugiej na kontakcie z ludźmi, to byłoby jak najbardziej właśnie dobre dla niego. Cóż takiego jeszcze? Ma medium celi w znaku strzelca. To może niekoniecznie od razu mówi o tym, że wyjedzie za granicę, bo tutaj u niego nie widzę, żeby miał wyjeżdżać.
Natomiast znak strzelca może też mówić o takiej wyższej nauce, więc całkiem możliwe, że on jednak mimo tego zawirowania w tej chwili jednak się zdecyduje, żeby kontynuować naukę i pójść, prawda, tutaj w jakąś taką no, karierę naukową i to też by mu pomogło. Dodatkowo ma tak, księżyc w 12 domu, więc jest człowiekiem bardzo takim wrażliwym i empatycznym, więc dobrze by było, gdyby też skupił się na pomaganiu innym osobom. I sztuka, znowu mi się zaznacza sztuka, dlatego że ma właśnie Jowisza w 5 domu. Widzę, że Lilia jest z nami. Jestem, już wróciłam, tak, zobaczyłam siebie sama na podglądzie, tak, że już jestem. Witam Państwa serdecznie ponownie. Tak, tutaj Pani Małgosia pyta o syna Łukasza, który urodził się 1 października 1990 roku. Jak mu się ułoży nauka, dlatego że teraz są przejściowe kłopoty. A ja tutaj właśnie, bo to pytanie, na czym on właśnie mógłby się skupić, jeżeli chodzi o pracę zawodową, więc zobaczymy, co właśnie ciekawa jestem, co tutaj karty pokażą. Jaka gwiazda pracy u niego jest. Tak. Dobrze, już zobaczymy, jak z nauką mu tutaj. Ja widzę w tranzytach, że mimo kłopotów ogólnie powinno być dobrze, ale zobaczymy, co tam w kartach. No ale on taki jest właściwie, nie za bardzo, on chyba chce się uczyć. To pani mnie nas słyszy, czy pani, halo? Pani się chyba już rozłączyła. Pani się rozłączyła. No on tak nie za bardzo chce się uczyć, mimo że jest zdolny, to nie za bardzo chce się uczyć, więc musi jakąś motywację dostać, żeby się uczył. Czasami niewiele trzeba, żeby zaczął się uczyć. Ma jakby przed sobą taki moment, który może doprowadzić do tego, będzie wydarzenie, jednorazowe wydarzenie, które spowoduje, że i to będzie wzmocnione, to jednorazowe wydarzenie, rzeczywiście nauka mu trochę nie wychodzi, ale życie osobiste, prywatne spowoduje, że przeszłość, która minęła, która była dla niego takim przykrym doświadczeniem, spowoduje, że jakby ta przeszłość wróci, ponownie wydarzenie wydarzy się u niego, że to naprawdę to całe stare zostanie jakby zburzone i bardzo dobrze, niech się burzy, bo po co żyć przeszłością. Pomoże mu to stanąć na nogi, wyjść z takiego marazmu, w którym się znajduje, wyje do księżyca, jakby nic innego nie było, tylko ach, takie biadolenie właściwie. Ja mówię, że wycie do księżyca, takie biadolenie, ach, właśnie do tej przeszłości. I ponieważ ta przeszłość pojawi mu się ponownie, spowoduje zmianę zupełną w jego dotychczasowym życiu. Zawieruszenie będzie wszystkiego, dookoła czego się obraca na tę chwilę. Połączone będzie to z kobietą, która spowoduje, że najpierw wejdzie jakby w taki ubogi stan bycia. To będzie nawet nie smutek, nie żal, nie rozdrażnienie. To będzie taka jakby takie odrętwienie. To będzie dla niego takim zaskoczeniem, że on po prostu sam nawet nie będzie jakby wiedział czy odczuwał, w jakim stanie on jest. To będzie takie jakby zatrzymanie, takie jakby nie miał kontaktu, nie będzie miał kontaktu z rzeczywistością. Ale to potrwa krótko, bo przywróci go z powrotem jakby do życia, przepraszam, że tak mówię, ale kobieta, która będzie energiczna, zdecydowana, która wręcz powie mu, masz robić to, masz być tu, masz usiąść, masz wstać, będzie jakby takim jego decydentem w jego dalszym życiu. To gdzieś za 4 miesiące, pół roku mniej więcej, plus minus będzie. Jego oczekiwania, jego marzenia, które są połączone z taką radością spijania śmietanki, do której był przyzwyczajony jakby do teraz, skończy się, bo życie mu pokaże, że to wcale nie jest takie
taka sielanka, to życie, to jest jednak zdobywanie doświadczeń i to jest jednak jeszcze ktoś inny poza nim. Nowa droga, no tutaj nowej drogi to ja właściwie takiej dobrze nie widzę. On tak jakby na tę chwilę, on jest w takim stanie i będzie w najbliższym półroczu w takim stanie właśnie odrętwienia, ponieważ to już w ciągu najbliższego miesiąca plus minus, nie mówię o miesiącu jako od pierwszego do pierwszego, tylko jakby od dzisiejszej daty wziąć czas, miesiąc czasu. To wydarzenie tak nim zawładnie i tak będzie nim rządziło, że on jakby w takim transie będzie. Będzie to przeżywał, będzie to doświadczał przez 3-4 miesiące, dopóki nie pojawi się ktoś, kto właśnie ta kobieta, która go wyjmie jakby z tego marazmu. Dla niego to, co teraz było jakby takim, a nie chce mi się, a, no bo tak się wydarzyło, tak jak pani mówiła, że nie chciał się uczyć, czy to ta nauka mu nie wychodziła. No tak, powiedziała, że na własne życzenie. No właśnie, więc bo tego nie słyszałam, więc jakby teraz dziękuję za podpowiedzenie. To, co on myślał, że wymyśla, to, co wymyślał, teraz go po prostu spotka, a więc jakby sam sobie napisał scenariusz na przyszłe kilka miesięcy. I to, co mówimy, myśl pozytywnie, miej dobre myśli, że nasze myśli tworzą naszą przyszłość. Więc on jakby grając, chcąc się wytłumaczyć, zmyślając nawet kłamstwa jakieś mówiąc na swoje usprawiedliwienie, to te wszystkie kłamstwa jego po prostu zaczną się realizować. On sam nie zdaje sobie sprawy z tego, jak sobie stworzył tę swoją przyszłość. No cóż, wyciągnie wnioski i może lepiej niż wcześniej, niż później, bo im szybciej nauczy się mądrości życiowej, że należy właśnie myśleć pozytywnie i działać pozytywnie, bo ponosi się tego konsekwencje, to dla takiego młodego człowieka takie doświadczenie, takie tąpnięcie jest pozytywne, cokolwiek by ono nie znaczyło. I jakby podsumowywaną kartą jest karta, która no właśnie pokazuje, że ta lekcja życiowa, ta życia lekcja jest dla niego, będzie dla niego, jak wyciągnie wnioski, zakładam, że wyciągnie wnioski, będzie taką nauczką, i będzie pamiętał ją do końca życia i już nie będzie popełniał takich samych błędów jak do tej pory. Wyciągnie solidnie wnioski, więc proszę się nie martwić o syna. Czasami trzeba, żeby się naszym dzieciom woda w uszy nalała, bo nie posłuchasz ojca matki, to posłuchasz życiowego bicza. I to przysłowie bardzo często sprawdza się u dzieci. Jak ty mówiłaś, bo nie słyszałam ciebie, byłam na przerwie, więc nie wiem jak mówiłaś. Natomiast pamiętajmy państwo, że energia to jest i słowo ciałem się stało, to jest energia, którą myślimy, wypowiadamy i ona się materializuje. Nie bagatelizujmy swoich myśli, bo tak jak tutaj na przykładzie Łukasza, mamy informację, że zrealizuje mu się to, co on uważał za skłamie, usprawiedliwie się w taki czy w inny sposób. Te jego kłamstwa zaczną się realizować i to dopiero tąpnięcie tej prawdy jego postawi go na nogi. Ale postawi go na nogi też kobieta, która właśnie pokaże mu, może to będzie pani jako matka, może, bo tutaj jakby nie chcę dawać informacji, nie chcę określać, czy to będzie kobieta jako matka, czy to będzie kobieta jako dziewczyna, która pojawi się w jego życiu. W każdym razie będzie to kobieta o bardzo silnym, zdecydowanym, mocnym charakterze, która pokaże mu właśnie, co to znaczy życie i jak wyciągać wnioski, pokaże mu te jego przykłady. Ona będzie jego przykłady jemu samemu pokazywała. Zobacz, zrobiłeś tak i tak, było tak i tak, mówiłeś tak i tak. Proszę bardzo, to są konsekwencje twoich działań. Także dziękuję pięknie za telefon mamy Łukasza. Proszę być dobrej myśli.
szybko nauczy się, szybko wyciągnie wnioski z tego dotychczasowego krótkiego życia, w którym tak no troszeczkę sobie sam narozrabiał. Tak, no bo to, co mówiłam wcześniej, to Łukasz jest pod znak uwagi, jest przeuroczą osobą, ale leniwą. W związku z tym bardzo lubi towarzystwo. Balansował, tak. Prawda? I to mu tak się udawało, aż przyszła kreska na matyska. Tak, bo właściwie można powiedzieć, że do tej pory no, jechał głównie na tym, że, przepraszam za kolokwialne określenie, na swoim uroku osobistym, urodzie i zawsze mu się wszystko udawało i można powiedzieć, że przechodził sobie tak lekko przez życie, natomiast przychodzi taki moment, kiedy już dalej się tak nie da. No to może dobrze byłoby dla niego, jakby on słyszał to, co my mówiłyśmy, bo mama może delikatnie będzie mu przekazywała informacje i jeżeli i prosimy panią, proszę mu przekazać bardzo stanowczo informacje, które dostała pani od nas. Proszę się nie bać, bo to będzie dla niego taką informacją, właśnie ta woda w uszy mu się naleje i powie, że koniec balansowania, wyciągać wnioski najwyższy czas. No właśnie, ale na szczęście u niego jest tak, że on ma takie dobre aspekty w swoim horoskopie, że on tak jak kot zawsze spadnie na cztery łapy, więc mimo tych, prawda, zawirowań i tego, że on po prostu musi nauczyć się pewnej odpowiedzialności w życiu, to poradzi sobie z tym. No. Ale czasami właśnie takie doświadczenie powoduje, że jeżeli w młodym wieku człowiek doświadcza tak mocno, to to później jest im plus dla takiego młodego człowieka na jego przyszłe dalsze życie, bo on się nauczy wyciągać wnioski i ta woda w uszach będzie mu przypominać, uwaga, tak. Życie to nie jest taki spokojny ocean. Tak, tym bardziej, że on nie bardzo daje sobie wytłumaczyć pewne sprawy, więc życie go nauczy tak. I to będzie dla niego najlepsza lekcja, żeby on po prostu dojrzał i wydoroślał. Także życzymy panu Łukaszowi, żeby mądrość, którą przez doświadczenie zdobędzie, żeby go prowadziło jak najlepiej, jak najwyżej, niech dostaje skrzydeł, niech myśli, marzy, pragnie, niech się realizuje w dobrym tego słowa znaczeniu, pozytywnymi afirmacjami, pozytywnymi myślami. Pomyślności, tak. Łukaszu. Drodzy Państwo, ja już pomału się z Państwem żegnam. Dziękuję Państwu za to, że mogłam gościć w Państwa domach. Było mi bardzo miło prowadzić ten program, także dziękuję Państwu i dziękuję Tobie, Lilio, że mogłyśmy ten czas tutaj razem dla Państwa zagospodarować. Także mam nadzieję, że będziemy jeszcze miały okazję nieraz razem prowadzić programy. Też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo również, że wprowadzałaś mnie jako nowicjuszkę w Arkanach. No już nie nowicjuszkę, przecież to nie był Twój pierwszy program. No nie, jestem czwarty raz dopiero u Państwa i bardzo mi się podoba, że tutaj jestem i też mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz będziemy wspólnie prowadziły program i będziemy w Państwa domach i będziemy mogły Państwu służyć pomocą, informacją, co dalej. No właśnie, ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i dziękuję również Tobie, Lilio. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękuję Ci również. A ja pozostaję teraz na stanowisku i proszę Państwa, no to przypomnę w takim razie, że mamy telefony, na które proszę Państwo dzwońcie. Dostanę od Państwa pytania i będę mogła na te pytania Państwu odpowiadać. Pytanie zadane przez jedną osobę jest odpowiedzią dla wielu, wielu osób. To nie jest tak, że to tylko jedna osoba zadaje pytanie i że to odpowiedź jest tylko dla jednej osoby. Nie. Odpowiedź jest dla bardzo wielu osób, więc czekamy na ochotnika, na osobę, która tak naprawdę chce dowiedzieć się, co dalej. Przypominam o połączeniu na wizję 708-588-444 i są również nasze wróżki konsultantki, które też czekają na Państwa telefony i też służą pomocą. Jeżeli nie chcecie Państwo połączenia mieć prosto na wizję, to każda z wróżek ma swój telefon i pod
każdą, pod zdjęciem każdej wróżki, która się pokazuje w lewym górnym ekranie, jest podany numer telefonu, z którym można się połączyć i wtedy indywidualnie tylko i wyłącznie dla osoby, która zadaje pytanie, jest odpowiedź podawana. Także czekamy na telefony. Będziemy, jak tylko mogli, wszyscy razem tutaj ze wszystkimi konsultantami, będziemy odpowiadać na to, co można zrobić, w jaki sposób można zrobić, żeby pomóc samemu sobie. Bo bardzo często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jak prosty sposób możemy sami sobie pomóc. Bardzo często jest tak, że jesteśmy w danym momencie, w danej chwili i zadajemy sobie pytanie, no i co dalej? Nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak zrobić. I jaka przyczyna jest tego, że na przykład w danym momencie wydarza się stan taki, w jakim się znajdujemy, dlaczego tak się wydarzyło? Bardzo często, zazwyczaj, wpływ na to wszystko, tu i teraz, jaki mamy, jest wpływ naszej przeszłości. Ale do czego dążę odnośnie tej przeszłości? Że mamy niezałatwione sprawy, mamy niedokończone sprawy, mamy pozostawione sprawy, które uznajemy, uważamy, że a to tylko taka mała rzecz, a to tylko jestem złotówkę winna gdzieś tam komuś, a obiecałam, ale to nie jest takie ważne, więc a właściwie wybaczy mi ten ktoś, a zapomni ten ktoś, albo i nie przywiązujemy wagi, bo tak mogłabym jeszcze wymieniać i mówić, jakie są powody niezałatwionych różnych rzeczy. A te niezałatwione różne rzeczy to są połączenia energetyczne, które nas trzymają. To tak jakbyśmy łańcuchami byli przypięci do czegoś, co jest za nami. My chcemy iść do przodu, ale niestety nie możemy, bo te łańcuchy przeszłości, te niezałatwione sprawy po prostu nas trzymają i nie pozwalają nam iść do przodu i stoimy w miejscu. Okej, dzień za dniem mija, godzina za godziną mija, miesiąc za miesiącem i rok za rokiem, ale my jakby poruszamy się, okej, my idziemy, ale czas idzie do przodu, ale my niejako stoimy w miejscu. Nie możemy mieć takiego, nie mamy możliwości realizować się dalej, bo nie ma przestrzeni na to, żeby przyszła energia przyszłości. Jeżeli poodcinamy się, co to znaczy podcinamy się, jeżeli załatwimy, oddamy komuś tę złotówkę, bo nie przywiązujemy wagi, co tam złotówkę, 10 zł byliśmy komuś winni. Nie, ale to już jest dług i ten dług energetycznie rośnie z dnia na dzień, że nie przeprosiliśmy kogoś, zrobiliśmy komuś przykrość, nawet niechcący, miejmy odwagę i nawet niech to będzie po roku czasu, po 20 latach. Jak mamy możliwość zadzwonić, zadzwońmy i powiedzieć, wiesz co, teraz sobie przypomniałem, że tam 20 lat temu to ja coś takiego zrobiłem, powiedziałem i teraz dochodzę do wniosku, że jednak przepraszam ciebie za to. I zobaczycie państwo, jak ponaprawiacie te wszystkie swoje małe rzeczy, bo ja już nie mówię o tych wielkich sprawach, które są niezałatwione, o wielkich rzeczach, które żeśmy komuś jakieś świństwo zrobili i tak dalej. Zawsze jakieś są powody, że ktoś komuś coś tam robi. Jedne rzeczy robimy świadomie, inne rzeczy robimy nieświadomie. Jeżeli zrobiliśmy coś nieświadomie i doszło do naszej świadomości, że zrobiliśmy coś takiego, to łatwiej nam będzie mieć cywilną odwagę, przyznać się do tego i powiedzieć przepraszam. Jeżeli zrobiliśmy świadomie, no to naprawdę będzie dużą odwagą, żeby przyznać się do tego, przeprosić. Ale wyrównanie, przeproszenie, załatwienie spraw z przeszłości spowoduje, że zrobimy przestrzeń
do której będzie mogła wejść energia przyszłości. I to tu i teraz będzie mogło zaistnieć naprawdę w 100%, nie w jakiejś tam części. I przyszłość, która będzie do nas przychodziła, będzie realizowana przez ten czas od momentu tu i teraz. Bo w tym momencie, jak my odetniemy się, rozkują się te łańcuchy, które nas trzymają z tyłu, poczujemy się bardzo swobodnie, tak jakby wiatr w żagle wiał i ci, którzy żeglują, to wiedzą, jak to jest, jak wiatr w żagle wieje. Proszę Państwa, ja niedługo będę kończyła swój dyżur. Po mnie będzie Roland Jasnowicz. Dobry wieczór, bardzo witam gorąco. Witam serdecznie, właśnie, życzę Ci miłej pracy z Państwem dalej. Dziękuję bardzo serdecznie, witam Państwa również bardzo serdecznie. Zachęcam Państwa do telefonów, do Rolanda. Będzie na pewno bardzo pomocną informacją dla Państwa w wielu różnych, trapiących Was momentach życiowych. Na pewno pomoże Wam rozwiązać wiele sytuacji, które wydaje się Wam, że nie do rozwiązania są. Nie ma rzeczy nie do rozwiązania, prawda, Rolandzie? Oczywiście, wszystko że tak. Wszystko można rozwiązać. Czasami tylko trzeba wiedzieć jak. Oczywiście, wiedza że tak. Powoduje, że łatwiej jest nam rozwiązać problemy. Także Rolandzie, zostawiam Ciebie z Państwem. Państwa zostawiam w rękach Rolanda. I bardzo serdecznie dziękuję. Miło mi było Państwa mieć jako osoby, do których mówiłam. Do zobaczenia, do następnego razu. Wszystkiego życzę dobrego, wszystkiego, Lilio. Pozdrawiam Ci co najlepsze. I życzę Ci udanego wieczorku. Dziękuję serdecznie, również pozdrawiam gorąco. Życzę. Dziękuję moi serdecznie. Moi drodzy, no i krótka przerwa. Cóż można powiedzieć, za chwileczkę będziemy taką mieć. Także zapraszamy na krótką przerwę i zaraz będę do Państwa dyspozycji w pełni, w całości. I tak jak widać, jak słychać, jak czuć. Pozdrawiam.